Cześć kochani filmowcy. Dzisiaj tematy operatorskie, poważne tematy. Porozmawiamy o tym jak, że tak powiem, plan profesjonalny sobie ogarnąć. Już nie będzie rozmowy na temat małych ledów i prostych rozwiązań, bo Michał Wiśniowski z takich rzeczy nie akceptuje. Jak wchodzi na plan ma być zrobione dobrze i pełnymi środkami albo robimy to porządnie ze sprzętem Klasowym albo znaczy klasowym, rentalowym albo przynajmniej hajendowym w miarę, albo nie robimy wcale, prawda? Ma być obrazek, ma być dobry, to się nie bierze z niczego. Ja wiem, że coś nie bierze z niczego. Jak wpadasz na plan, to po prostu robi się magia. I wszyscy latają na wysokości lampy. <grym, grym, grym>, Natychmiast. Cześć Michale. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Tutaj a propos planu filmowego i ilości sprzętu, yy, mierzmy siły na zamiary, bo to też nie jest zawsze tak, że trzeba tego sprzętu wziąć całą ciężarówkę. Yy, I wystawić potem całą ciężarówkę światła. Bo często się mówi, że świecenie to jest odejmowanie światła, a nie dodawanie. To jest też taka zasada, której czasami się warto przypomnieć sobie, że łatwiej jest, znaczy łatwiej. Już wystawicie te wszystkie lampy, zapalicie to wszystko, spójrzcie na ten obrazek i tak zacznijcie powoli wyłączać po jednej lampie. I potem się okaże, że tutaj zostanie wam jedna lampa i to będzie najlepsze. Więc yy, to nie, nie zawsze tak jest, że, 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 że trzeba używać bardzo dużej ilości lamp. Zależy jaki mamy rodzaj produkcji i e, ile mamy czasu na planie, ile ludzi do pomocy. No ja o tym sobie właśnie porozmawiajmy. Chciałem ci tak wrzucić właśnie tego kamyczka, bo e, pierwsza taka, pierwszym takim zadaniem operatorskim z oświetlenia będzie oświetlanie plan jedną lampą, nie? I podbijaj to ciebie widziałem wiele razy, zresztą my też podglądaliśmy to u ciebie i to tak jest, że z jednej strony lampa, a z drugiej strony ciemne, negatywne wypełnienie, czyli rozciągamy trochę czarnej, czarnego materiału, tak? Większość ścian, jak wchodzimy na lokacje, ściany są często białe, wysłaniamy to, bo nam robią niedobrego fila. I jedną lampą jest w stanie dużo zrobić. To w ogóle ten temat czarnego materiału i, i, i wypełnień pozytywnych i negatywnych, to, to jest w ogóle temat na, myślę, całodniowe warsztaty. W ogóle Jak świecić tylko dużymi płaszczyznami, e, o różnym nasyceniu, o, to, o różnym tonie między czarnym a białym, bo, bo możemy też w sumie szarym, też można byłoby coś zrobić, tak? E, Piotrek Sobociński, e, junior podobno na, na planie w Wołynia, Chyba? E, wymyślił coś takiego, jak w ogóle czarne wypełnienie, bo waląc mocną lampą w czarną płachce jednak uzyskał w jakiś sposób delikatne wypełnienie, którego nie był w stanie uzyskać w żaden inny sposób, bo wszystko było za mocne. Mm -hmm. jest naprawdę dużymi płaszczyznami można wiele zdziałać. I tak jak mówisz, świecenie jedną lampą e, jest to bardzo ciekawe ćwiczenie. E, w ogóle. Omówiłeś w jednym zdaniu 10 tematów. Ale to spokojnie, czekajcie. Nie lampy, czekaj. ćwiczeni, czarnego materiału. Ale ja ci jeszcze <grym> powiem, do czego zmierzam. <grym> bo w, wiesz dlaczego, wiesz skąd się bierze w ogóle taka koncepcja ułożenia y, 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 dużej ilości lamp? Tak? Mamy podstawowy formę świecenia, jaką trójpunktówka, tak? Jest, kurczę, kluczowe, robi nam cienie, tak, główne, wypełnieniem, troszkę te cienie niwelujemy, ono ma być miękkie, tak, i coś na tło, no bo podnieśliśmy ekspozycję tematu, tło nam ginie, no to wyciągnijmy to tło. I wiele osób, jak coś takiego zrobi, to niby jest wszystko dobrze, ale wygląda to niefilmowo. Ja od ciebie usłyszałem pewną genialną skojarzenie, że jest forma świecenia, powiedzmy taka telewizyjna, serialowa bardziej, taka dzienna, tak, a jest taka wersja kinowa. Gdzie ten background nie musi być wyciągnięty tak bardzo. E, powiem Ci tak, jeśli chodzi o tą trójpą punktówkę, często w... słyszę, że negujesz ten sposób podejścia czy punkty świecenia, ale powiem Ci, że to trzeba mieć w stylu głowy naprawdę, bo nawet jeśli wchodzimy na lokacje, i teraz nawiązując do, do wszystkiego, o czym wspomniałeś, wchodzimy na lokacje w naszym polskim kraju, gdzie większości ścian są białe. No. I to jest w ogóle problem olbrzymi. Te białe ściany to jest straszna rzecz. Przerażająca, bo nie mamy żadnej kontroli nad światłem. Żadnej. Tak naprawdę, nie stawiając żadnej lampy, wchodzimy na lokację i mamy już po prostu to zalane tą zupą tego światła, które wlewa się przez okno i odbija się od wszystkich możliwych białych, właśnie powierzchni. Przez co na twarzach czy na naszym obiekcie, który filmujemy, nie mamy żadnego kontrastu. Ten, ten obiekt jest płaski. Można przyjąć taką konwencję zdjęciową yy, i pracować na takich niskich kontrastach. Jest to jakiś sposób opowiadania i obrazowania. Natomiast yy, myśląc jednak o takim filmowym luku, w większości przypadków zakładamy, że musimy zbudować pewnego rodzaju kontrast, żeby wydobyć obiekt z przestrzeni, żeby sprawić, żeby obiekt był trójwymiarowy w naszym dwuwymiarowym obrazie. No i właśnie światło cień. Takie podstawowe ćwiczenie jest kula i świeci lampa. Przesuwam lampę, patrzymy kiedy ona zaczyna wydobywać się z płaskiego obrazu. E, uzyskanie tego światło światłocienia powoduje, że gdzieś tam podświadomie w umyśle widza powstaje obraz trójwymiarowy. Dokładnie tak, bo film jest dwuwymiarowy. I trzeba w sposób sztuczny, za pomocą Dokładnie. tylko i wyłącznie kontrastów, powiedzieć, że jest jakaś głębia tam. Mamy Dokładnie. różne rodzaje tej separacji, i, i kontrastową, i kolorystyczną, ale do tego sobie dojdziemy. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, ja, ja, to prawda, że nie neguję, zawsze trójpunktówkę trzeba znać, czteropunktówkę. Żeby z kontrą. Z kontrą się pomału o tyle odchodzi, że ona jest taka mocno teatralna, że ten rim nie jest aż tak niezbędny, że to czasem dobrze, kiedy ta postać nie jest aż tak też wyrysowana, nie? Żeby, żeby była powiązana trochę też z tłem. Jak z kontrą u ciebie? Ja bardzo lubię kontrolę to w ogóle jest, no... Znaczy tak, żadna zasada, którą usłyszymy i jeśli ktoś wam powie, to jest zasada, która pozwoli wam uzyskać świetny obraz i zawsze tak róbcie, nigdy nie trzymać się zasad tak w stu Wiadomo, są pewne odnośniki, są rzeczy, które pomagają bardzo uzyskać świetny obraz, ale nie możemy wpadać w, w taką monotonię robienia ciągle tego samego w taki sam sposób. Dokładnie. Tak. Każda sytuacja jest inna, więc musimy też na to patrzeć z tej strony i, i próbować szukać nowych rozwiązań. Natomiast rzeczywiście, genialnie się sprawdza. Właściwie w 99% granie pod światło i granie od tej. Zacienionej strony twarzy bohatera. Czyli tak jak teraz ustawiliśmy oświetlenie. W ten sposób, że kamery są od naszej właśnie ciemnej strony. Mm -hmm. Gdybyśmy przestawili kamerę na drugą stronę, okazałoby się, że to jest bardzo płaskie światło. Mm -hmm. nie, nie widzimy cienia. Tak? Nie ma tego, nie ma w ogóle tego światła cienia, bo z tej strony nasza, nasza twarz jest nam płasko wyświetlona. Więc granie pod światło, granie kontrowo czy właśnie boczno-kontrowe światło kluczowe, czyli kiedy kontrast staje się. Poniekąd też znaczy, światło kluczowe jest bardziej kontrowe niż przednie. Naprawdę daje świetne efekty filmowe i przede wszystkim buduje kontrast. Buduje kontrast, który zwłaszcza w, w dzisiejszej dobie bardzo szeroko, szerokiej rozpiętości kamer, gdzieś zanika, w ogóle gdzieś ma, jest taka moda na robienie obrazu bardzo niskokontrastowego. Mhm. Obrazek, który wychodzi z Aleksy już jest świetny w ogóle bez kolorowania. I, <laughs> tak to... i, I był taki moment, rzeczywiście to było widać w sieci, na filmach, na teledyskach, że po prostu taki look kontrastowy, taki bez kolorów, szary. Retro, to my nazwijmy to retro, nie? wiesz, to był taki... Ja bym nazwał go bardziej hipsterskim lookiem. Okay. To taki bardziej wiesz, hipsterski look. E, rzeczywiście, no, taki super miękki obrazek, ale oczywiście o ogromnej rozpiętości tonalnej. Tam wszystko było zarejestrowane, światła i cienie e, i był taki moment. Natomiast prawdziwe kino i w sumie taśma filmowa jednak wywodzi się z kontrastu, bo e, mieliśmy takie zajęcia w szkole, e, gdzie porównywaliśmy taśmę z Alexem. No, świetna, świetna, sprawa to była. Pojechaliśmy do w ogóle do Gymney Potu. I tam robiliśmy kolor korekcję jakby w takim prawdziwym środowisku filmowym na najwyższym poziomie. Mhm. Na projektorze kinowym, chłodzonym po prostu w oddzielnym pomieszczeniu, nie wiem, ciekłym azotem prawdopodobnie. Genialny sprzęt do, do kolor korekcji. I robiliśmy porównanie właśnie taśmy, sceny, którą nagraliśmy i, i na taśmie, i na Alexie. Mhm. I obraz taśmy od razu po wywołaniu wyglądał genialnie. Czernie, kontrasty, kolor skóry. No świetnie, naprawdę, po prostu taki soczysty ob obrazek, genialny. Tylko własny kolor science na dzień dobry. Nie? Tak, wywołujesz i jest, jest świetnie. Alexa, ogromna rozpiętość tonalna, tam rzeczywiście rejestrowało się, miał, miał, mam wrażenie, więcej informacji niż na taśmie, bo i w cieniach, i w światłach. Bardzo dużo, ale żeby doprowadzić ten obraz z Alexy do takich kontrastów jak na taśmie, to powiem Ci, że to naprawdę była ciężka ciężka przeprawa dla kolorysty, żeby, żeby znaleźć tą drogę, żeby tak, tak wyprowadzić te różne odcienie barwne i, i, i odcienie czerni i bieli, żeby, żeby gdzieś zrównać to z Taśmą. A już nie mówię o, o skintonach, gdzie, gdzie to, to trochę w ogóle inaczej się tam odbywa e, w tych, tych tonach skóry. Ale, Więc, ale wiesz o tym, że nawet jak masz tę barwę, taśmę, nie? to tak, jest tak. jeden z, z wielu luków, Jest takie przeświadczenie panuje, że jeżeli chcesz dobre samochody nagrać, znaczy na zasadzie, żeby auto wyglądało super, to ono powinno być zarejestrowane właśnie na taśmie. Z takimi sytuacjami się, z opiniami, zresztą to jest w których książce napisane. Też mnie to w momentach bo myślę sobie, że wiem, Red też da radę bardzo fajnie i go skontrastuje i da tę dynamikę. Na e, auto. Jakby ja nie, nie jestem obrońcą taśmy, jeśli no. o to chodzi, bo. bo... Prawie nic nie robiłem na taśmie filmowej w swojej karierze. Jestem raczej cyfrowym operatorem, jeśli tak to można określić. Ale chodziło mi o tą sprawę kontrastu i, jakby kina. Mm -hmm. Że tak naprawdę, to jeśli wracamy do określenia prawdziwe kino, czyli taśma filmowa, to ona jest, ma ten swój kontrast. Ma te głębokie kolory i głębokie czernie. Dlatego wracając do poprzedniego tematu, tak. budujmy kontrast oświetlenia. Nie tylko, znaczy w, na pierwszym poziomie budujemy go, jeśli chodzi o jasność tych różnych świateł. I wiedza o tej punktówce ma tu znaczenie, żeby rozumieć, że wypełnieniem możemy kontrolować ten kontrast. Że światem na tło możemy kontrolować kontrast, separa, separację wizytujemy po bohaterem. Mm -hmm. I w, w, jakby na pierwszym levelu e, myślenia o świetle myślimy o tej jasności, na wyższy level jeszcze dodajemy kolory. Bo jeszcze możemy wprowadzić tą separację kolorystyczną. Tak? Ale czekaj, to się łatwo mówi, jak się odpali kamerę typu FS7, no właśnie Aleksę, Kiedy ona jest w stanie w tym świetle w cieniach zarejestrować na tyle detali, że ten kotek się nie rozsypie, nie? Pracowałeś na lustrzankach? Oczywiście. Wiesz, tak. jak się lustrzanki zachowują pod światło? No wiem. Jak sądzisz? To się da, da tak? Wierzy, bez fila? Powiem, powiem tak. Yy, znaczy... Bez fila się nie da. <laughs> Ale lustrzanki, naprawdę to jest świetna szkoła. To jest genialna szkoła świecenia. Yy, ja długo robiłem jakieś Judy na, na lustrzance, na Canonie 5D Mark II i naprawdę, żeby tam zrobić taki dobry obrazek filmowy, trzeba było się namęczyć. Mhm. Trzeba było rzeczywiście na okna szare filtry. Więc tylko w kadrze, tam, tam gdzie miałem okno w kadrze, musiałem dawać szare filtry, ale tylko do, do granicy kadru, żeby jakiekolwiek światło prawdziwe mi wpadało przez to okno. Więc z góry już zostawiałem normalne. Z kolei oczywiście musiałem to wypełniać z każdej strony, bo rozpiętość tonalna według takich moich prywatnych pomiarów na potrzeby mo moich testów, jakby i, i mojego używania kanona, mi wyszło, że to jest około 6,5 przesłony rozpiętości tonalnej. 67% rozpiętości tonalnej na, na lustrzance. Mhm. E, gdzie na dzisiejszych kamerach mamy po 11-13 14 e, prze, do 18. Nie? Nawet. Mhm. E, więc rzeczywiście przy tak wąskim wąskiej rozpiętości tonalnej e, trzeba super, e, super precyzyjnie zaplanować sobie te kontrasty i te, te ten, ten wąski zakres zagospodarować. E, I tak samo ilość tego wypełnienia, które trzeba dać. Yy, powoduje, że zaczynamy myśleć jakby o też jakości tego wypełnienia, żeby go nie było czuć. Uh -huh. I to powiem wam naprawdę. To jest świetna szkoła, żeby nauczyć się świecić. Widziałem takie testy kiedyś yy, no, na YouTubie. Ktoś tam robił. Nie wiem, czy Zakuto, czy ktoś to organizował jedna z, z tych firm zapewne. Yy, wzięli różnych operatorów z różnym sprzętem, yy, którzy mieli zrealizować tą samą scenę. Uh -huh. Mieli dostęp do całej ciężarówki światła, po prostu mieli to zrobić dobrze. Ale, znaczy, przebieg akcji był taki sam. E, natomiast musieli to oświetlić dobrze, żeby to dobrze wyglądało. I oczywiście było paru starych wiadaczy, tam z Aleksą, z Taśmą, z Redem. Przyszli osiemnastkę przez okno i kręcimy. I świetnie, w ogóle wyglądało mega. Potem przyszło takich dwóch młodych chłopaczków z Kanonem. Mhm. No, męczyli się tam dostawiali, wieszali kinoflo wszędzie pod oknami, szare filtry. Po prostu wyciągnęli pół tego samochodu, a na koniec jeszcze przyszli z iPhonem. I jeszcze inni. No I ci no. to jeszcze musieli się bardziej namęczyć. I wniosek z tego jest taki, że. Na no pytanie, kto teraz, kto, kto ma większą umiejętność świecenia? No, ci to się namęczyli, nie? No, to Ten, nie... co powiedział, 18 za okno? No to, to jest pytanie prostsze, nie? Wiesz, przy, ale, ale... przy takiej rozpiętości tonalnej Ta. naśladujesz światło naturalne, yy, czyli stawiasz sobie słońce za oknem. I właściwie wszystko się rejestruje. Ale wiesz, wiesz skąd, skąd się to bierze? Jaką rozpiętość tonalną ma oko? E, moim zdaniem oko ma dosyć wąską rozpiętość tonalną, ci powiem szczerze, bo. No to, jest ono ma, to nie, nie, nie wiem, czy nie, danych ci nie powiem, jakie ja są, pamiętam. ale czytałem taki artykuł a propos HDR, High Dynamic Range, e, i o tym, jak oko postrzega tak szeroki zakres tonalny, bo. Ono adap adaptuje się, nie? Dokładnie. Oko się adaptuje, więc jest ciekawo, ciekawym jakby, można to ciekawie przeanalizować i zastanowić się, czy oglądanie na telewizorze HDR, czy nie wpływa negatywnie na, na, na zdrowie twojego oka jakby. bo w, w świecie naturalnym oko, wydaje nam się, że rejestrujemy tam 18 przesun, no ale nie, ono rejestruje tam 8 załóżmy, Oko rejestruje 8, ale adaptuje się bardzo szybko. Jak mhm. patrzysz za okno, to od razu ci się tam zmienia to, tak? Patrzysz w cień, to ci się zmienia. Więc jest ta adaptacja oka. To jest jak patrzysz na obraz mhm. HDR, który ma tam 11 przesłon, czyli to wykracza poza możliwości oka, ale ty nie musisz tym okiem ruszać, mhm. żeby widzieć ten obraz. I teraz pytanie, czy ta rozpiętość tonalna nie przekracza możliwości twojego oka? Bo zwykły taki monitor. Yy, Większość monitorów, które teraz posiadamy i oglądamy telewizję, ma bardzo wąski zakres, ten tonalny. Ktoś tam to kiedyś mierzył. Jest, to, jest, to, jest tego niewiele. Załóżmy 6 przesłon. No dobrze. 6 przesłon. I tak naprawdę biel jest szara i czerń też jest szara. Że tak naprawdę nie, nie zyskujemy tych, tych skrajnych odcieni, bo telewizor nie daje rady, bo te LEDowe wyświetlacze. Eee, nigdy nie mają prawdziwej czerni, a z kolei są za ciemne, żeby dawać taką prawdziwą, siedzącą biel. I producenci wymyślili, że można uzyskać większy kontrast, można uzyskać ten tak zwany High Dynamic Range, tylko w wyświetlaczach eee, nie mówię o Photoshopie i tworzeniu HDR-ów, eee, Poprzez to, że po pierwsze rozjaśnili te monitory, eee, rozjaśnili te monitory, a po drugie z technologią OLEDową uzyskali całkowitą czerń. Czyli automatycznie otworzyły ci się czernie i otworzyły ci się biele. I jak widzisz porównanie telewizora HDR z telewizorem normalnym, ten sam obraz, gdzie pewnie normalnie byś. E, nie, gdyby nie postawiono tego obok siebie, byś tego nie, nie zauważył. Aż tak nie, sto, nie oko się jednak przyzwyczaja tego obrazu. Ale ten HDR, jak jest zachód słońca, to, to słońce świeci. Po prostu to jest światło. Mhm. Czernie są rzeczywiście są cienie. Ten obraz jest żywy. Jest o wiele żywszy. Pod HDR jest teraz ten nowy, rozpr... przestrzeń barwna, czyli REK 2020, nie? Tak. Yy, I tak naprawdę wszystkie kamery, które mamy na dzień dzisiejszy, rejestrują obraz, który jest możliwy do wyświetlenia na tych monitorach. Tylko my, w kolor korekcji, nauczyliśmy się, że ściągamy ten obraz, spłaszczamy go do REK 709, bo no, wszyscy mamy takie wyświetlacze. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć takiego szerokiego obrazu. I to jest w ogóle teraz taka zagłoska dzisiejszych czasów. Yy, w zeszłym roku na Kamery, niż to było dosyć mocno poruszane. E, w tym roku pewnie będzie znowu poruszane, e, właśnie kwestia pracy z HDR-em, z tą szeroką rozpiętością tonalną, bo nagle okazuje się, że re, realizujemy film. E, dotychczas jak re, realizowaliśmy e, zdjęcia kamerami o, o zakresie tonalnym 13-15 przesłon, mieliśmy to świadomość, że robimy to tylko pod postprodukcję, mm -hmm. że rejestrujemy więcej, że potem mieć możliwość... W kontrolowany sposób zagęścić, tak. Tak, żeby potem wybrać sobie, czy wolim więcej światła, czy mniej więcej cienia, założyć maski. E, mieliśmy rzeczywiście tą możliwość wywoływania tego obrazu, e, nawet właśnie partiami, czy, czy, czy fragmentami. Tak, tak, jak będziemy chcieli. Maskować, czy dokładnie. Jakby malowaliśmy ten obraz na nowo w, w postprodukcji, tak? Korzystając z tego, że bardzo szeroko zarejestrowaliśmy ten obraz. Mhm. Natomiast wchodząc w HDR, e, Właściwie przekładamy to co, to, co zarejestrowaliśmy, na równo przekłada się na wyświetlacz. Prawie, że. Mhm. Czyli to, co było światłem, dalej zostaje światłem. My tego nie ściągamy do REK709. I, I to jest ciekawe, że na, na dzień dzisiejszy powinniśmy zacząć robić kolor, dwie kolor korekcje. Jedną pod REK709, jedną pod HDR. Bo. Eee, nie da się tego tak przeliczyć. Nie da się wypuszczałeś przekonwertować. już wy tak. jakiś obraz pod HDR? Nie, nie. Nie miałem okazji pracować z tym. Eee, natomiast eee, rzeczywiście w zeszłym roku warsztaty na kamery miż. Bardzo dużo mi pokazało, jeśli chodzi o HDR. Nie podoba mi się to. No właśnie. Ci szczerze, że tak. to jest okropne. Jest, jest, ale no jest oni coś... cały czas szukają właśnie z roku na rok są nowe jakieś takie pomysły, po które trzeba jak gdyby technologia jest dopuszczana. Pamiętam były te warsztaty z Ari gdzie oni już wykazali, że kamera rejestruje znacznie więcej rozpiętości tonalnej, czy jest w stanie pokazać wizjer, więc już false color, jak gdyby przekształca jeszcze ha. fałszywymi kolorami, żeś ty widział w ogóle poza zakresem tonalnym monitora, nie? To już w ogóle jest jajo, nie? Że nawet nie jest w stanie ci wyświetlić już na dzień dobry my to, my co wyświetla, nie masz kontroli obrazu. Ale wiesz co, wróćmy do tego tematu świecenia, bo to, to jest ciekawe, bo jest taki, powiedzmy, tryb nazwijmy to, ta, ta trójpunktówka to jest, to jest klasyk, tak, to trzeba znać, to trzeba mieć, nie można z tego zrezygnować. E, e, ograniczenia lustrzanek są, jakie są i właśnie to jest świetna, i pod względem kodeka, tak, kodek ci, ci nie wybaczy, a 264 jest świetnym nauczycielem, bo suwaki nie działają po prostu, nie, jak naświetliłeś w złym balansie bieli, no to zdjęcie Dokład suwakiem do 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 nic ci dokładnie. nie da, nie. <coughs> dokładnie, praca na lustrzankach jest świetną podstawą, żeby nauczyć się kontrolować obraz, bo musisz go kontrolować, bo nie, masz, e, nie ma tam tolerancji na błąd. Właśnie jeśli chodzi o światła, o kontrasty, o kodeki, e, nie możesz pozwolić sobie na zaszumienie, bo bardzo ciężko będzie potem to odratować. I tak jak wspomniałem tą historię o tych chłopakach, którzy musieli porozwieszać wszędzie kino flow, e, praca na ustrzance uczycie przede wszystkim wypełniania, wypełniania e, bez, takiego bezcieniowego, żeby nie czuć tego światła e, i pracy z kontrastami. Jak chciałem pokazać żarówkę w kadrze, bo strasznie zawsze mi się podobało, że na tych testach taśmy, czy Alexy, czy czegoś, czy, tych, czy, czy wysokich poziomowych kamer zawsze jest ta żarówka. Tak, tak. Zawsze I żarnik ta żarówka, widać. I widać nie? Żarnik. To w ogóle coś, no. I to było właśnie zawsze moim marzeniem, żeby to uzyskać ten efekt. No i rzeczywiście to, to jest do zrobienia. Na lustrzance, czy nawet na iPhone'ie. No, tylko trzeba pokombinować. Tak, tak no, no bo to chodzi o to, żeby zmniejszyć te różnice, tak. no normalnie. są na to różne patenty, bo no. jest, jest coś takiego jak filtr szary w sprayu. No. że możesz posprawiać żarówkę z jednej strony, na przykład i ona wtedy jest ciemniejsza z tej strony. Akurat tego nie miałem okazji zdobyć, ale ja robiłem tak, że miałem po prostu żarówkę w kadrze, miałem na dimerze, i była ściągnięta maksymalnie po prostu w dół, żeby się zarejestrować w tej przestrzeni tonalnej kanona mhm. 5D. Natomiast zaraz nad kadrem miałem drugą żarówkę, która mi dawała światło na bohaterów. Właściwe, nie? Dokładnie. właśnie w ten sposób... Ale to jest taka forma, to się nazywa światło praktyczne, co nie? I tak, wprowadzasz tak, lampkę tak. i... Dokładnie. Ciekawa była ta dyskusja, mieliśmy taką kiedyś odnośnie światła praktycznego w kadrze. I w większości przypadków jednak ono się wypala. W zasadzie jeżeli wchodzimy na lokację i zostawiamy te lampy, które zostaliśmy, to standardowym jest tam odpowiednik, dajmy na to, 80 do 100 W, yy, no. starej standardowej żarówki. Teraz to mogą być halogeny, ledy, ale yy, okej, okay. jeżeli to mają być kinkiety w tle, no to one świecą na tyle jasno, żeby ludzkie oko mogło coś sobie z tym poradzić. My nie patrzymy bezpośrednio w światła, więc to, że one nam się trochę wypala, nam nie przeszkadza, ale jak one są w kadrze, no to kamera nagle je wyłapuje i mamy przepał. Ja na przykład nie walczę z tym przepałami. Jakby dopuszczam, mamy zebrę na przepałkę mhm. na 100%, jak ona mi wykreskuje żarówkę, no to mnie to nie boli, tylko wiem, że nie mogę zdjąć jej do szarości, tak? Ona ma zostać w, w górnych partiach jasności w postprodukcji. Czyli nie może, nie mogę tego... E, nagrać tak, że mam za szybko cień tutaj, bo ona musi, nie, nie może się wysnopować do równej kulki, mówię ten snop światła, który daje. Mhm. Czyli trzeba wyfilować, żeby ona dawała w sposób umotywowany to światło praktyczne, nie? Tak, znaczy, ze światłem w kadrze jest tak, no musimy zachować pewną prawdę... E, lokacji. Prawdę lokacji i prawdę też fizyki światła. E, bo to gdzieś spowoduje, że widz nie będzie zastanawiał się nad tym, dlaczego Słońce jest ciemniejsze niż lampka w mieszkaniu na przykład. Tak? No. Są pewne zasady, które jakby znamy podświadomie od dziecka, i wiemy, że w nocy lampka w pokoju jest najmocniejszym źródłem światła. Więc ten e, balans warto o tym pamiętać, żeby nie przesadzić w którą stronę. No. Oczywiście ja osobiście w na lokacje, jeśli mam możliwość, e, zawsze staram się mieć na dimerach e, lampy praktyczne, czyli lampy scenograficzne, bo to mi daje pełną kontrolę nad tym, jak one będą wyglądać w kadrze, jak będą mocno wypalone, jeśli mają być wypalone. Czasem zdarza się, że to światło wystarcza też jako światło dla, dla doświetlenia aktorów, no ale w większości przypadków dostawia się, przedłuża się to światło praktyczne naszym własnym światłem. Natomiast w HDR-ze, co jest właśnie ciekawostka, takie wypalenie jest okropne. Bo ten, to wypalenie, tych, nie wiem, mamy scenę, po prostu, mamy scenę w średnim planie, ze świeczkami dookoła bohatera. Jeśli byśmy nagrali, to tak jak dzisiaj realizujemy to nagranie na przykład, na Aleksie, mamy piękny obraz, te świece są rzeczywiście lekko wypalone, ale, ale w tym logu, w którym gra Alexa, to te światła się ładnie zaokrąglają i mamy ładne, biało-szarawe te przepalenia. W HDRze te przepalenia tak świecą, że odwracają Twoją uwagę od, od, od aktora. A tematu, no. Bo one rzeczywiście, one rzeczywiście świecą bardzo mocno. Mhm. O, o wiele mocniej niż na zwykłym telewizorze. I okazuje się, że przy hdr z, z tych prób, które robiliśmy na kamery, przy HDR-ze trzeba bardzo dużo zakładać dyfuzyjnych filtrów na kamerę, żeby te światła nie były takie ostre, żeby je zmiękczać maksymalnie jak się da. pończochy, nie? Czyli pończochy, no, black promisty. I naprawdę trzeba bardzo uważać w HDR-ze z ostrym światłem. Robiliśmy taką scenę, nie wiem, może ktoś z was był na kamerę i już to wie, Zresztą można obejrzeć te warsztaty, są, bo LG dawało wtedy monitory swoje na to mhm. i chyba, a, to był warsztat Ari, i Ari udostępniło te warsztaty całkowicie na, na YouTube, one są do obejrzenia. A, y, modelowanie świata w pokoju, to ta, jest takie i okazało piękne. się, że przy nagrywaniu normalnym rzeczywiście dają mocną kontrę na dziewczynie, pięknie to wygląda, wypełnienie, piękny obrazek. Przy HDR-ze okazuje się, że ta kontra tak wysuwa się na pierwszy plan, bo ten HDR wyciąga te światła, on je wzmacnia. I okazuje się, że trzeba bardzo subtelnie działać z mocnymi światłami przy HDR-ze. I tu pojawił się problem, bo nie dało się uzyskać dobrego obrazu i, i, i dla tym, hdr i w tym. I. W tym. Mhm. I... To, więc wracając do, do praktycznego światła. Yy, tak, pozwalamy sobie na wypalanie takich bromnych. światła. O, o to chodzi, że problemem nie jest jakby aspekt techniczny, bo wiadomo, przepał na skórze to jest koszmar, przepał na ubraniach jest niezapuszczalny. No przepał na źródło światła jest, powiedzmy, rzeczą, do której się troszkę przyzwyczailiśmy, bo to się zdarza, to jest trudne do kontrolowania. Największym błędem, który ja widzę odnośnie niepraktycznego światła, bo ty powiedziałeś odnośnie tej lampki, że, że ona ma świecić mocniej, Ja czasem widzę, że mamy stacie w planie z oknami, i cienie są w stronę okna. I to jest najgorsze. To, to, jest, mocnymi... to jest niestety trudność wypełniania światła. No. Bo y, umiejętne zrobienie bez cieniowego wypełnienia no jest to duża sztuka. Rzeczywiście oświetleniowa, żeby tak zrobić wypełnienie. Zwłaszcza jeśli gramy, z, z, jeśli, jeśli konkurujemy ze światem słonecznym. I musimy rzeczywiście bardzo mocno wypełnić scenę, w, mamy pomieszczenie z oknem, yy, przez okno wpada słońce, a tło, miasto za oknem jest oświetlone słońcem. No. I ale chcemy, żeby się zarejestrowało. Tak, Też. ekspozycja, tak. To naprawdę w środku, żeby wypełnić to, trzeba wkłożyć bardzo, bardzo dużo, dużo mocy światła i, i nagle pojawia się ten problem, jak to zrobić, żeby to światło było bezcieniowe. Bo w naturalnym świecie wpadające słońce do pomieszczenia odbija się od tych wszystkich ścian, i staje się rzeczywiście takim super miękkim softboxem. Mm -hmm. To światło jest bardzo miękkie. Tak, a na twarzach, znowu, żeby wzmocnić tak mocno tę nie wiadomo jaką jednostkę i skąd ona zostanie skierowana. Więc... Tak, no tutaj często, znaczy ty, ty często używasz tego booklightu tak zwanego. Tak. E, dobrym patentem jest świecenie w róg pokoju. Tak, no, w sufite, znaczy zaczynam od, jeżeli mam zrobić film, no to korzystam na pewno zawsze, że sufice są białe. Ściany tak, mogą być różne, tak, tak. mogą dać różne zapałby. Więc najpierw próbujemy walnąć po prostu w sufit. Mamy takie wypełnienie, nie? Jeżeli to jest za mało, no to wtedy świecimy z odbicia, rozkłada się białą płachtę, tak? Mhm. I pijesz raz na odbicie. Ale jeżeli mam tylko możliwość, to świecę na podwójnej dyfuzji, czyli Lampa przez dyfuzję odbita drugi raz, nie? I to jest ten book light mhm. i on daje, ale to trzeba mocno jednostek. To musiałeś mieć naprawdę bardzo że tych jednostek, tak, żeby tak, je, tak? super, super mocno. Do dużego pokoju wsadzasz no 3HMI 575, żeby coś takiego wypełnić, nie? I barwa, co ciekawe, to nie jest tak, bo co z tego, że masz mocno jed... ten światło, skoro widać, że to nie jest światło odbite w tym momencie z okna, bo ono może mieć tą temperaturę przejściową, ono ma być w dalszym ciągu mocniejsze, tak? I ono daje ci jakąś, jakąś temperaturę. A to nasze wewnętrzne jest, jest jedno. Masz jedną, tam dajmy na to, mhm. tam 4800, może będzie, albo na przykład 5200 w okolicach. I bardzo ciężko jest znaleźć folię, która ci dokładnie się zrówna z tym światłem. I to odbite często robi nam się cieplejsze. Niepotrzebnie zupełnie. A to powiem Ci, że ja akurat tutaj mam do tego stosunek trochę odmienny. No. niż ty. Bo znaczy, kończąc tylko o tym odbijaniu. Dobrym, <laughs> Dobrze jest szukać powierzchni odbijających o różnych kątach, no. bo jeśli damy tylko dyfuzję, płaską dyfuzję, nie do końca oddaje to rzeczywiste odbicie światła w takim pomieszczeniu i lepszym rozwiązaniem, bardziej jeszcze bezcieniowym, jest szukanie różnych e, za, załamań światła, czyli na przykład jeśli, jeśli wróg. Zasiecimy w wróg pomieszczenia, mhm. to mamy trzy powierzchnie odbijające od razu. E, dobrym patentem jest na przykład, jeśli chcemy rzeczywiście zrobić taki miękki fil, możemy to zrobić, kiedyś robiono to kinoflo, dzisiaj robimy to panelami ledowymi, Mówimy. ale postawić przed ten panel ledowy yy, ramy dyfuzyjne, mm. czyli ramy z, z folią rozpraszającą, ale zbudować kilka kątów, czyli na postawić dwie ramy pod kątem, a lampa siedzi jakby pomiędzy. tak i ona bo, ciągnie do Bo dyfuzyjny. to jeszcze nam da jeszcze większe wypełnienie, bardziej naturalne. A niektórzy czasami budują wręcz, przez z trzech dyfuzji, zawijają światło dookoła bohatera. To no fajny patent, rzeczywiście. E, bo, bo dyfuzja prze, przejmuje jakby rolę źródła światła, tak? Tak, tak. E... Zasadzie, się oddalona dyfuzja, nie? Im bardziej jest dyfuzja oddalona, tym no, bardziej ona świeci. Tak, no? jeśli, jeśli uda nam się oświetlić całą dyfuzję, że jakby nie, nie przedstawiamy dyfuzji do no, to ona tak, ty... no. zaczyna bardziej tylko, działać. Tak, e, jakby dyfuzja staje się źródłem światła, więc jeśli zmieniamy jej, jej kąt, to zyskujemy też inne kąty padania światła. Eee, więc mówię, jeśli może, możemy ustawić kilka ram dyfuzyjnych pod różnym kątem na pewno będzie lepszy efekt. Tak? Bomba, bomba. No to, to muszę jest, spróbować. To jest, to jest ciekawy patent. Eee, ja używałem tego akurat właśnie w tą stronę, czyli, mm. czyli jeśli ja byłbym lampą no to bym stawiał tak e, dwa dyfuzory mm -hmm. dla Ciebie mm -hmm. i wtedy rzeczywiście gdzieś to światło zaczyna pracować w trochę inny sposób niż gdybym po prostu na płasko tak postawił jeden dyfuzor. Eee, natomiast niektórzy operatorzy pracują też tak, że zawijają dookoła. Czyli robią mhm. takie coś, zagięte, mhm. czyli na przykład dyfuzję. Ale to też musisz tak statyw, bo nie może być statywu przez środek, nie? bo może rzucić jakiś tam cień, czy darz lada. Czy może, Wiesz, to, to, to aż tak to, to nie, nie ma znaczenia. To no. aż nie masz takiego ogromnego znaczenia. No, pytanie, jaki statyw, jaki jak jest? odległość, to już są pewne subtelności. Natomiast y, jak, jak duża jest to powierzchnia rozpraszająca? Tam przy dużej powierzchni rozpraszającej, y, im większa będzie powierzchnia, tym ten statyw staje się mniej istotny. Właśnie to o to chodzi, że wiele osób ma duże, mocne jednostki punktowe no i rozproszenie tego później jest problemem, nie? Bo to le panele LEDowe o dużej mocy, ale ma tak. powierzchni świecenia i to trzeba przeciągnąć przez dwie dyfuzje, to dużo za mało, nie? Czy frysnele, czy no Redheady na przykład, nie? to jest jednak no już tak. w miarę skupione światło. I, i nagle okazuje się, że taką dyfuzję, żeby oświetlić do planu amerykańskiego, to taki jeden Redhead strasznie wytraca moc. nie? Tak, no to w ogóle problem mocy jest y, przy wypełnieniu takim rzeczywiście super miękkim. Jest to duży, duży problem y, przy, przy niskobudżetowych produkcjach, kiedy rzeczywiście zależy nam na, na wyrównaniu światła. Do tego światła słonecznego, a mamy tylko dwusetki HMI, to i tak jest dobrze. No to Ale może się zdarzyć, że mamy tylko właśnie, mówisz, 800 redheady, tak? I nie dość, że one są ciepłe. No. A foliowanie tego na niebiesko to niestety nie jest do końca dobra droga, bo to jeszcze bardziej niebieska folia bardzo dużo światła zabiera. No. Bo ona on zabiera po prostu część spektrum tego świecenia. Zjada całkowicie nam to tak. moc tego światła. Natomiast y, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś o kolorze wypełnienia. No, no żeby sobie że sobie ja, Słońce sobie zmienia. Ja, ja staram się tego. Nie, wy, nie wyrównywać. Tak, Lubię tą separację. Szukam właśnie, in, in, Często szukam innych odcieni. Bo zobacz, jeśli miałbyś pomieszczenie z, z żółtymi ścianami w środku, mhm. to Słońce, nawet pomimo tego, że ma tam te 4,800 kelwinów, wpadając, odbijając się od podłogi, która może być drewniana, czyli ciepła, mm -hmm. od ścian, które są ciepłe, wypełnienie masz ciepłe, cieplejsze niż... Ale warunek jest, jak chcesz to wypełnienie pokazać w tym kolorze, że kamera ci tego nie rozwarstwi, bo na przykład odparł sobie bezlusterkowca, którego Sonego, z niższych modeli. Ten color science tych, kurczę, niskich puszeczek zaczyna się tam, wiesz, objawiać na tych skimpanach, to się okazuje, że Popełnia błędy. No, no Sony lubi się rozwarstwiać na standardowych profilach na kolorze niebieskim. Mhm. On wypala niebieskie. No i musisz wejść tam, jest profil jesienne liście, Atom leaves, nie, żeby on był tak całkowicie ciepło, że przesunął te ja niebieskie to, i to, w ciepłe. I to pomaga, tak? tak, no bo normalnie dostajesz Aha. niebieskie światło na twarz i on dostaje, słuchaj, takiego cyborga, taki wypał całkowity na kanale. Okay. Nie do odzyskania. Przesuniesz okay. balans, bierz i nie, nie działa. Drugie, jak dostanie, dlatego na, na ten kolor stając troszkę odsunętego się pioczy na tym niższym modelu. Jak dostanie żółtego światła, to zostanie ci tu róż, tak? a tutaj się rozwala na, na żółto. I wiesz, co ludzie robią? Wgrywają profil kolorów a la, a la canon, Tak, to się nazywa właśnie okay. profil korystycznego znaczy, kanona nie, nie mam takich doświadczeń. Właśnie, <noise> dlatego, bo to jest ważne pytanie, na czym ty pracujesz teraz? Rzeczywiście, ostatnio najczęściej pracuję na kamerach Sony. <grych> Ale na mieście. kamera. No tak, Sony FS7, F5 i F55. Najczęściej. I tu no. masz już wysoki, jakiś jak, jak, jak przetwornik, nie? No tak, to tam masz. FS7 pisze w internalu 10 bitów. No i ewentualnie można zapisać rawy, natomiast to 10 bitów naprawdę już daje radę, no tak, jeśli tak to można powiedzieć. Nie, nie, jest to, nie jest to zły obrazek, I? można z tego wyciągnąć coś. Oczywiście, stawiając FS7, bo na przykład e, teraz realizowałem fanowski film Wiedźmin, mhm. pół wieku poezji później, i tam kamera A to było F55, a ja, kamera B i czasem kamera C to były F 7 No i przy początkowych testach, jeszcze przed zdjęciami, wydawało mi się, że no, w sumie pewnie matryca ma podobny science, bo to mhm. jest Sony, powinno być tak samo, ale jednak F55 to jest F55. Otóż to. Ja, rzeczywiście, ten obrazek się różni. To nie ja ci... To pewna subtelności, ale. Ja po latach wróciłem do Kanon 6D. Na zasadzie, no bo kamery były pozajmowane, a potrzebowałam po prostu dorobić szybciutko, no to przecież kiedyś się na tym pracowało. Wiele, znaczy, wiele osób teraz na tym pracuje, nie? Ale chodzi o to, że ja na tym, jakieś czasem pracowałem. I, I byłem zadowolony. Potem się idzie w górę i, jakby, zapomina o tym, co było, ale pamiętamy, mamy te dobre wspomnienia, nie? Tak, to jest 5D Mark II. Ja mam bardzo dobre wspomnienia. Bardzo Spróbuj sobie teraz, z tym, co już widziałeś, do czego się przywykłeś, odpalić z powrotem 5D Mark K i zobaczyć, jak ona reaguje na słowaki. I wiesz, co się okaże, że ten 8-bitowy kodek i ta troszkę morowa i jednak mydlana matryca, ona się rozjeżdża niesamowicie, hmm. nie? I pewnym rodzajem zbawienia dla. Dla tej niedoskonałości kodeka jest to, że jest matryca nieco mydlana. że ona przekłamuje po swojemu kolory, ale. To troszkę rozmywa, tak? Rozmywa, nie? I, I ta skóra, generalnie, jak ona tam dostanie tych nierównych kolorów, to ona, jakby wizualnie nic się nie dzieje. Ale jak masz taką ostrą matrycę od to na pierwszy rzut oka, 4K, wiesz, rzucasz, nie? Po pierwsze, policzysz oczywiście wszystkie pory bez żadnego problemu, każdego włosa wyseparujesz, to jest fajne pod, pod gęstwinę y i pod jakieś kluczowania natomiast właśnie widać te nieskonałości kolorów, że, że to przejście tego, tego koloru, który mm -hmm. się dostał na twarz jest bardzo wyraźne i z tego się nie da zejść no bo możesz na przykład wykluczować dany kolor i próbować go przesunąć ale go nie zrównasz, bo on tu jeszcze będzie miał takie wyraźne te przejścia. A nie pomogło? Próbujesz? Ja się nie będę nad tym no bo wiadomo, że materiały nagrywane w ten sposób na tym etapie to już nie są materiały, na którymi mamy w ten sposób pracować, tak? To jest wiadomo be kamera, nie? I oddajemy takie, jak ja mogło być. Ale odwykłem od tego, no bo odkąd pracujemy na Aleksie na przykład, to jakby nie, nie ma no, oczywiście tego no, tematu. No, wchodzisz na, na trochę inny poziom pracy, ale to jest tak jak wracając znowu do mojej historii, przy operator doświadczony, i on się zastanawia się nad takimi, że tak powiem, drobnostkami, typu nie mogę zaświecić sobie za mocną lampą, bo mi się przepali, nie mogę sobie wymienić kolorów albo skrócić coś kolorów, bo kodek tego nie wytrzyma. No on wali osiemnastką przez okno, jest szczęśliwy. I jest, masz wszystko. I, 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 I to jest różnica, że y, z jednej to, to kamera. Bo zwróć uwagę, że te kamery są w, w, w ogóle w obsłudze pozwalają pewnego na prostsze. Tak? Że naj, najdroższe, znaczy najdroższe. High-endowe kamery mają kilka prostych ustawień. No, no co masz, kurcze? Iso, masz kurcze balans bieli, nie? Klatkasz I, no. i migawkę. I, I kurczę, idź walcz, nie? Masz. To, co ci więcej trzeba? To, nie? to, to wynika z tego, że zostały stworzone dla operatorów. Które pracowali wcześniej na taśmie. E, Ari tak wymyśliła kamerę, że była na tyle prosta, żeby ktoś, kto pracował wcześniej na taśmie, wziął kamerę Ari i i właściwie bez problemu mógł zacząć z nią pracować, bo ona ma jeden guzik Rek i właściwie. I, i działa. No. I działa, no możesz tam zmienić ewentualnie kodek. No, to tak. przyznać, że Sony miała w dupie ludzi, którzy pracowali na taśmie, nie? Tak, <laughs> Sony, guzików, Sony i tak jakby, no, że Sony, jakby zawsze jednak gdzieś było bliżej tych wideograferów. Tak. Nie, niż filmowców. Ale nie. wiesz, no bo Ari wypuści, bo ma tę kamerę jeszcze z mechaniczną migawką, nie? Że, e, że tak, ona ci się faktycznie kurczę kręci. Studio. studio, że ona faktycznie I kręci ma, mechanicznie. I ma obrotowe lustro też. No, no, no. Jakby widzisz to, co jest, to co widzi obiektyw. Jest to Opt -optycznie. lekkie. Optycznie. Optycznie, nie? Tak. Jest to lekkie przegięcie. No, jest to ciekawe rzeczywiście rozwiązanie. Ja pytałem no. chłopaków od Ari, czy mogą zrobić, żeby ta kamera była troszkę lżejsza, na przykład by mieć obudowę na mniej taką metalową powiedzieć że to nie obudowa tyle waży Aha. Niestety. A co, co ważny. No i stwierdzili, że to jednak bechy w środku, nie. Wy ostatnio realizowaliśmy wiesz, film w pełnym e, słońcu. E, no i wiesz, temperatury no bo południe, e, szczyt góry e, e, środek lata, tak? Czyli gro, goręcej nie będzie, bez, bez niebo. I teraz tak, wiesz, co padło nam pierwsze z gorąca? <laughs> Rekord dźwięku, padł pierwszy. Ale tak przegrzewał się. Wieście? No, przy, wiesz co, jakiś tam taskam, wiesz d, d, tam DR90, bodajże. To jest t, taki model, który w testach na, na tym setupie dla dźwiękowca. Yy dawał mniej szumów, tak? Masa była, mamy jak tajek ta, ta, ta rzeczywiście są, są niskoszumowe, ale porównując po a... do Zoomów, to w ogóle to jest to jest przepaść. Przepaść! Tak, ja tak myślałem, że mam zepsute, wiesz, przetworniki, wiesz, w mikrofonach, podpięliśmy wszystko po kolei, skamy powygrywały, pozamiatały generalnie te z zoomy, więc to nie ma w ogóle kwestii. E, czyli rekord dźwięku padł pierwszy. Drugi, zaczął padać Odyssey, e, rekorder obrazu, a Aleksa była gorąca w dotyku, słuchaj, wionęła ogniem generalnie, nie? Już miałem wrażenie, że falo, powietrze falowało z niej, ale dociągnęła do samego końca, nie wyłączyła się, nie? A, a inna śmieszna rzecz był taki moment. Okej, okay, bo na fauloku było podpięte i rekorder i Alexa, tak? Faulok dociąga do pewnego momentu, no i kończy się bateria. Alexa od razu się włączyła. a Odysej za nagrywanie, zapisał plik. E, Włączył tryb wyłączania, pożegnał się, wyświetlił logo do widzenia. <laughs> Jeszcze miał na tyle siły. Ale, ale... ale koniec. Nie? Ale, ale fajnie, bo, no bo rzeczywiście mogliśmy zrealizować, i, i gdzie te amatorskie sprzęty się poddały, tak? tam, tam to profesjonalne jednak uciągnęły. I Sonia, czy się przegrzewać. Nie wiem, jak ta siódemka twoja przegrzewa się? Nie nie, nie, nie zauważyłem, bo to jest a rzeczywiście najczęściej, e, ostatnio akurat parę rzeczy na FS7 jeszcze robiłem. To... robisz siłaczki, prawda? Siłaczki robię, całe Na FS7, tak, na dwóch, bo tak. tam jest e, dwukamerowa realizacja. E, film dokumentalno-fabularny? Film dokumentalny, a, przepraszam, fabularyzowany film dokumentalny. O? Bo film e, jest historyczny, e, jesteśmy na początku XX wieku e, i emancypantki polskie walczą o swoje prawa do głosu w wyborach. Do głosowania po prostu, bo, bo, bo kobiety nie miały tego prawa. Eee, I w tym roku w ogóle w stulecie nadania tych praw przez Piłsudskiego. On podpisał dekret. Kobiety do niego przyszły i wy, wystukały parasolkami przez okno, ten, żeby, żeby on się zgodził i podpisał dekret, żeby one dostały te prawo, te u... prawo, prawo głosu. Tak. Eee, więc film jest kostiumowy, historyczny eee, i w związku z tym mamy bardzo dużo scen ilustracyjnych, tak, scen fabularyzowanych i tak naprawdę 90% filmu to będą te sceny, e, oczywiście podparte narracją historyków i specjalistów. E, natomiast w obrazku rzeczywiście jest dużo, dużo, dużo tych scen kostiumowych i to robimy na fs 7 akurat. No właśnie, e, są trailery, widać jak piękny to jest obraz. W ogóle skintony, piękne, miękkie obrazy, wiesz, No to, się tam, rozumiem, to, to ja, ja tam podejrzałem troszkę, backstage, zresztą widzieliśmy się też w międzyczasie. A, no tam jest doświecone i HMI i trochę ledów i negatywne wypełnienia nie, i, i, i twoja ukochana dymiarka. Tak, no, dymiarka. Powiem wam szczerze, że co jak co, ale dymiarka to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć na planie. Możecie nie mieć światła, nie mieć innych akcesoriów do do, do budowania tej ruchu kamery, ale jak macie dymiarkę, to jest kino. No, jeszcze jest, jeszcze no, lokacja, raz. która nie, nie włączy czujek dymu, nie? No, to są patenty no, na co, dymu. Ja ostatnio wylądowałem na kilku lokacjach, w których miałem od razu powiedziane, że jak tylko tknę czujnik dymu, obwinę no, Czy o czymkolwiek. I mogłeś nie mogłeś nic założyć? Absolutny zakaz się zbliżania w ogóle, no. nie? Znaczy, no wiesz, jak rzeczywiście, jak graliśmy w, na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam kolegium Miles i tak dalej, no nie pozwolili nam tam za bardzo nic zrobić. A, ale opowiadaj, dymiarka musi być, tylko nam nie wolno, nie? No tam niestety no, nie, nie daliśmy rady i oczywiście te, te obrazki wyróżniają się, jakby odstają od reszty filmu i mi osobiście się mniej podobają. Ale kurna, proszę bardzo, bierzesz słowa kontrast, jeb go w dół i, i marzysz. No, na pewno trochę będziemy w ten sposób musieli robić, e, jeśli chodzi o kolor korekcji, bo no. rzeczywiście obraz zadymiony. Dodajemy tego kontrastu, wyciągamy te, te, te czernie. Tak. Przy obrazie bez dymu musimy trochę w drugą stronę ewentualnie kombinować i dodawać też dyfuzji na, na światłach. Ale to warto wspomnieć, że to nie każda dymiarka tak zadziała, bo na przykład mieliśmy te, te podstawowe dymiarki, mm -hmm. to są dymiarki i to puścisz raz i to natychmiast znika, jak tego dostaniesz jakieś temperatury od lamp. To musi być coś w rodzaju, to się nazywa Hazer zajście. Ale to, to, to też chyba zależy od tego, jaki masz płyn mm -hmm. do tej dymiarki, bo. Nie jestem to specjalistą od to dymiarek. Tak? Ja akurat miałem raczej pozytywne doświadczenia z dymiarkami. Oczywiście są takie, które chwilę tam wypuszczą kawałek dymu, chmurkę i 20 minut czekasz, aż się nagrzeje. Otóż to. E, przy lepszych masz tak, że możesz ustawić 1% i ono cały czas będzie 1% wypuszczać. To jest w ogóle genialne. Stawiasz taką dymiarkę w odpowiednim miejscu, jeszcze wiatrak przed nią, żeby na swingu, mhm. prawo, lewo i zapominasz. Wiesz co my robimy? Ja mam dwóch asystentów, którzy palą tego papierosa. Nie? i on daje mu I on dym. I to dobry dym, jest rzeczywiście. Do, do zbliżenia wystarczające. Zupełności. Do zbliżeń, tak. On zaskakująco jest. dobry i nie w tyle wystarczy dmuchnąć. I, i czasem w backstage'ach widać, jak ludzie po prostu na trzy takie papierosy jadą. i ten, a ostatnio aktorowi, no bo jest teraz takie poważne dyskusje odnośnie tego, czy na planie zdjęciowym dawać aktorom papierosa do, już do ogrania jako rekwizyt, nie? Że to się otworzyło? że podobno tak teraz. To jest już zaczyna być takie kontrowersyjne. No bo Aktem po pierwsze tak, to, lokacje już nie są, nie, nie jest to miejsce, gdzie się już pali, więc zapalenie tego papierosa natychmiast wpływa na ogólną atmosferę tego miejsca, nie. No, okej, okay. wynajmujesz sobie piękną kamienicę, wiesz, i, i dajesz pa aktorowi papierosa. On to ogra trzy razy. Najczęściej nie pali, bo to nie wszyscy już aktorzy zaraz palą, hmm. więc się nie, wcześniej udusi. No tak. A ostatnio aktorowi dałem właśnie papierosa, to po trzecim dublu już myślałem, że tam skoner. Z e-papierosa, nie? Więc Z e-papierosa. Tak, już go płuca, bolało i tak dalej. No, bo to też jest coś, do czego się no, chyba musi przyzwyczaić, ja nie wiem, ja nie palę na jednego, nie drugiego. No, my na siłaczkach mieliśmy cygara, i to też w ogóle nauka. Wiesz, ile dni wcześniej uczyliśmy aktorkę. W ogóle, bo ona nigdy nie paliła ani papierosów chyba, ani cygara, ani niczego, więc to mm. też był jakiś tam proces w ogóle zrozumienia, co się z tym robi. I z czego tu czerpać przyjemność, nie? Tak, i jeszcze, wiesz, właśnie zaciąganie się tym, krztuszenie się, jak ktoś nie umie. I... Natomiast to jest bardzo filmowe. No właśnie, ja się zastanawiam się, no filmowe. No pewnie, że, że ten dym, prawda, jest bardziej umotowowany, no bo zadam ci takie pytanie. Okej, okay, masz dymiarkę na lokacji, i ona sobie podnosi ten dym. I jak go umotywujesz? Wiesz, skąd on się tam wziął? Znaczy, no to oczywiście jest umiejętność, żeby tak go rozdmuchać, ten dym, żeby nie mieć tych wędrujących kłębów w trakcie ujęcia. Eee, trzeba uzyskać po prostu ten moment, kiedy dym staje się mgiełką, że jest równo rozprowadzony po pomieszczeniu. Że daje tylko taką atmosferę eee, i możliwość dla światła, żeby się kłaść na tym dymie. Żeby, Nie. jeśli nam wpadnie ostre światło, żeby ono się położyło. Żeby ten dym trochę zdyfuzował to światło, rozhalował nam jasne y, okna, tak? E, co super też oczywiście pomaga, jeśli mamy słabe, bardzo ostre techniczne obiektywy. E, to tak jak nałożenie właśnie filtrów zmiękczającego przedobiektyw, tego Black Promista, czy na no, różnych rodzajów softów i jest, jest ileś tam rodzajów tych filtrów. E, tak samo dym świetnie, świetnie pomaga uzyskać bardzo plastyczny obraz, e, też pewnego rodzaju tą perspektywę powietrzną. Tak. Tak? Bo im, im obiekt jest dalej od kamery, tym bardziej staje się mniej kontrastowy i znika gdzieś w tym dymie. A to, mówię, to, to trzeba to, to doprowadzić to, to... do tego, żeby ten dym stał się atmosferą, a nie dymem. A nie dymem, otóż to. On nie może wędrować jako kłęby, bo to widać, no chyba, że ktoś ma papierosa, to jeszcze tam się to uzasadni, tak? Ale generalnie no, trzeba to rozdmuchiwać, jak najbardziej się da, pozamykać wszystkie okna i drzwi. Żeby nie było żeby tego nam... ruchu, i w ogóle po prostu to zostawiam jako parametr obrazu, a nie jako tak, jakieś tak, umotywowane tak, źródło. Znaczy rzeczywiście, ogromną trudnością i nadal, szczerze mówiąc, nie znalazłem sposobu na to, jak to kontrolować, jest to, ile tego dymu ma być. I jak kontrolować ilość dymu między scenami. Bo często zapominamy o dymiarce, zrobiliśmy szeroki plan, był super, wchodzimy mm -hmm. na zbliżenie, już nagraliśmy i nagle. Podczas przerwy obiadowej. Ty, kurde, a co z dymem? Kurde, nie włączyliśmy dymiarki na zbliżenie. No, w kolorze zmniejszymy Zbliżamy, kontrast, tak. 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 E, więc w ogóle warto mieć kogoś od dymu od razu wyznaczonego, bo to, o tym się zapomina, albo mieć automatyczną tą dymiarkę. Która... Oświetlacza i odymiacza, nie? Odymiacza, no. Naprawdę to jest ważne. E, natomiast e, nie, mówię, nie znalazłem sposobu na kontrolowanie tego, zwłaszcza, że widzimy w obrazku, że przy zbliżeniach. Tego dymu mogło być mniej. Znaczy że Czyli wielkość, być mniej? Planu, wielkość planu, yy, wielkość planu, wielkość no, planu i też optyka, jakby, którą założymy też wpływa na to, jak, jak miękki jest ten obraz. Mhm. Więc yy, zdarza się tak, że, że na zbliżenie dajemy mniej dymu. Teraz kiedyś, jak kombinowałem, jak to zrobić, żeby kontrolować tą ilość dymu, mhm. ktoś wspomniał mi o czymś takim, o takim patencie i to rzeczywiście pewnie by się sprawdziło, ale za dużo jest zachodu, żeby to robić, zwłaszcza, że okazuje się, że czasami jednak lepiej jest, jak jest mniej dymu, a czasami więcej. Gdyby postawić punktowe światło w jednym miejscu, świecące na e, tablicę szarości na przykład, to w zależności, ile byłoby dymu, tak bardzo to światło byłoby zdyfuzowane, czy zmieniłoby swoją, swoje natężenie. się mm. tak miał światłomierz w tym miejscu, światłomierz wystarczyłoby, żeby świeciła ta lampa. To zależnie od ilości dymu zmieniałoby się natężenie tego światła. Ktoś tak kombinował właśnie, że może w ten sposób dałoby radę e, za każdym razem doprowadzać do tego samego poziomu tej atmosfery. Okej, okay, okej, okay. ale to myślę, że można też tak wizualnie po prostu, nie? Bo to są takie no, parametry już kontrolowane. Kiedyś, kiedyś tak? jeden z asystentów z kolei brał laser i przykładając go do oka, mhm. patrzył tym laserem i w jakiś sposób, tylko w sumie nigdy mi nie, właśnie nie, nie opisał tego, jak on to robił, ale twierdził, że w zależności od tego, jak ten laser się układa na dymie, to mniej więcej wiedział, czy tego dymu już jest za dużo, czy, czy ja za mało. mało. Jasne. O tych dymiarkach coś my powiedzieli, ale ty w ogóle jesteś takim gadżeciarzem na planach, nie? Bo to o, ostatnio to było <laughs> fajnie. Wchodzimy na lokacje, w prawo mój wzrok, w lewo mój wzrok i teraz, które pomieszczenie jest większe, ja już tu rozpościeram kroki i idę, a ty wyciągasz dalmierz, nie? No wiesz, mam wrażenie, że to z wiekiem się pogłębia. <laughs> w ogóle wchodzisz na plan, jesteś wypełniony tymi, tymi akcesoriami, tymi dodatkami tutaj, tu dalmierze. W ogóle, z czym ty przychodzisz na plan? Co ci jest, jako twoje narzędzie? Eee, Powiem tak, no, bardzo długo, znaczy od jakiegoś czasu zawsze mam ze sobą taką torbę asystencką, moją własną. Eee, no bo różne są sytuacje, tak? Nawet jak mam swoich asystentów na planie, to jednak mam do swoją torbę, bo zawsze tam może się okazać, że czegoś im brakuje. Eee, no więc oczywiście miałem takie plany, że po prostu asystent jak przez torbą swoją, to była taka torba i tam po prostu było wszystko. No tylko to było... Ja osiemnastki prostu... tam nie było raczej, no, nie, obiektywów to nie był. A, w sensie lampy? Lampy, ja. lampy nie, nie, ale rzeczywiście to była, tak, to była taka torba asystencka, którą każdy chciałby mieć. No. Wyposażenie jej po prostu kosztowało tyle, co kamera. Okej, okay, a co tam było? Nie, no to jest milion po prostu różnego rodzaju zapinków, przypinków, yy, akcesoriów do czyszczenia obiektywów, markerów yy, do oznaczania pozycji, sosyczów. To są takie. To, to akurat ten asystent. Szybacki, tak. ten, ten asystent tu był w Anglii i rzeczywiście tam zrobili na mnie wrażenie. A, a żyłki do robienia tych yy, anamorfów? tam też, nie też. Pewnie no, też tam, tam, takie W torbie asystenckiej tego typu jest wszystko. Wszystko, co może ci się przydać. Mhm. Nawet, wiesz, jakaś taka mała flaga na, na takim ala magicarmie kulkowym, że może gdzieś trzeba przyczepić na obiektyw, coś tam, coś tam. Mhm. Po prostu cokolwiek ci potrzeba, wiesz, na e, ochraniacz na kolano, jakiś ochraniacz na ramię. Operator czegoś potrzebuje? Jest. Okay. Wiesz, potrzebujesz tu poduszkę? Jest. Jakiś tam ochraniacz? Jest. Oni wszystko mają. To, to świetne. Wiesz, w każdym razie, wracając, mam taką podstawową torbę ala asystencką z jakimiś tam akcesoriami, magic armami, jakieś tam przejściówki, konwertery czasem się tu przydaje. Natomiast jakby myśląc bardziej profesjonalnie, czyli wychodząc z założenia, że jestem jednak operatorem, autorem zdjęć i ktoś zajmie się tą częścią asystencką, techniczną, to tak naprawdę używam tego. No właśnie, jak to tego. Mówimy to? to iPhone, tak? To jest iPhone i rzeczywiście nigdy nie byłem wcześniej iPhone'owcem, mm -hmm. ale sprzedałem duszę diabłu, bo no, patrząc na operatorów zagranicznych i na to, jakby, jak oni pracują i co rekomendują, rzeczywiście okazało się, że ilość aplikacji operatorskich na to urządzenie jest ogromna i to są profesjonalne rzeczywiście aplikacje, które wspomagają pracę na planie i to wszystko mam w kieszeni. To jest świetne. No i jakie aplikacje na przykład? Więc e, z aplikacji, których zawsze używam, są trzy aplikacje. Pierwsza to jest Sunseeker, mm -hmm. czyli poszukiwacz słońca. I bardzo popularne na Androidzie temacie. również, polecam. E, tak, tam jest jeszcze Sunsurveyor czy coś takiego. No jest kilka jest, aplikacji jest kilka. w ogóle, lokacje. Chodzi o, o, o pokazanie lokacji słońca, wchodzimy i tak. ona wyświetla nam całą to jest, drogę, nie? to jest genialna sprawa, bo... Bo wchodząc na lokację i podczas location scoutingu, czyli kiedy szukam miejsca na zdjęcia, albo już wiem, jakie będzie miejsce na zdjęcia, i chcę się przygotować do zdjęć, jestem w stanie sprawdzić dosyć precyzyjnie, w jakiej pozycji będzie słońce, o jakiej godzinie, którego dnia w roku. Więc mogę zaplanować to nawet na parę miesięcy w przód. To jest genialna sprawa, bo e, bardzo często. Znaczy, inna sprawa, że to jest walka z produkcją, ale bardzo często staram się przestawiać plan zdjęciowy tak, żeby mieć lepsze światło do danej sceny. I zawsze jest to możliwe, bo na plan zdjęcia wpływa bardzo, bardzo dużo elementów, jak dostępność aktorów, dostępność lokacji. I chmury jest jeszcze, tego tak, tak. Mnóstwo, i chmury. <grym> <grym> to taką mam świetną historię właśnie z Wiedźmina. Z tej ostatniej transzy, co robiliśmy. Znaleźliśmy świetną lokację, takie łuki ceglane, genialne miejsce w Modlinie, pod garnizonem Modlin. Świetne miejsce, no i rzeczywiście chcieliśmy zrobić tam genialne zdjęcia. Powiedzieliśmy, że no musimy tutaj, to będzie na początek filmu, musimy jakoś tego widza zainteresować. I pojechaliśmy, słuchaj, o 6 rano na lokację i tam siedzieliśmy, czekaliśmy i obserwowaliśmy, jak to słońce pracuje. Mhm. Bo już po prostu to ten Sun Seeker nie wystarczał. Musieliśmy wiedzieć dokładnie, jak to będzie pracować. I okazało się, że o 9:10 jest idealnie słońce, które centralnie przechodzi przez te łuki, po prostu jest mega. Wiedzieliśmy, że o tej godzinie musimy zrobić zdjęcia. Tylko, że były zdjęcia, bo pochmurno. No ta... bo pochmurno, coś tak. No pochmurno, i wiem, po rozumiesz, całe nasze oczekiwanie. Znaczy, mieliśmy, mam to w głowie teraz cały czas, to marzenie, wiesz, tych, tego słońca po środku. Wrócisz tam jeszcze, jeszcze po prostu. Jeszcze tam wrócę. No to to, ale jak się mówi o tym, dlaczego Hollywood miało takie duże przebicie, jeżeli chodzi o produkcję filmową. To jednym z argumentów, że mógł się tam przemysł filmowy tego tak rozwinąć, jest ilość słonecznych dni w roku. No tak, tak, tak. A u nas jednak tych chmurek jest więcej. Ja inaczej, jak realizowaliśmy ostatni film, właśnie południcę, no to rano sprawdzam pogodę na tym. Czyste niebo, mamy cały dzień. O godzinie 16 jest burza z piorunami. Rozumiesz, że nie mogliśmy przewidzieć pogody no tak, tak. na 10 godzin w przód. Więc o czym my mówimy, jeżeli chodzi o jakieś tam wyszplanowanie planowanie naturalne? W no. Anglii jakoś kręcą filmy. Więc... Ale tam masz w Anglii, masz, wiesz, cały czas log, nie? <ścoughs> tam nie ma słońca. W Krakowie masz smoglog. Smoglock. Smoglock, polecam, tak. Tam masz, wiesz. A, mam... czyli, czyli w sumie do miarki nie potrzeba w Krakowie. Nie, nie potrzeba, właśnie. A, to już rozumiem. To Czy są jakieś wasze warsztaty. Dlatego wybrano. w tym kolegium, kolegium Majus jakoś to wyglądało jeszcze. Po prostu. Takie taki masz... lekki hejs. cały czas, generalnie. Wszyscy okay. są trochę niewyraźni. Okay. <gorsza> Gorzej, bo aktorzy trochę kaszlą. <gorsza> no tak. <gorsza> Ale y, dobra, no to masz Sunseekera. Sunseekera. Mamy hmm. Artemis Viewfinder, to chyba tak się nazywa. To jest aplikacja, która, która udaje reżyserski Viewfinder. Mhm. Czyli to, co normalnie na planie jest urządzeniem mechanicznym, na który zakładamy obiektyw. Mhm. E, jesteśmy w stanie zobaczyć to, co widzi kamera. E, ja telefon symuluje jakby wielkość kadru. Tego obiektywu. Znaczy, nie możesz sobie przyłożyć dwóch palców jakbyś tak... Mogłbym, Ale to jest nie pro, nie tak Ciekawe, ostatnio widziałem tutorial, no. bardzo mi się to spodobało, e, coś jakby, nie, o tym nie myślałem, żeby tak podejść do tematu. Człowiek wziął kamerę, na której pracuje i obiektywy, na których pracuje i sprawdził sobie dokładnie, e, ile widzi w kadrze dany obiektyw. Mhm. I zapamiętał to. Mhm. Czyli wiedział, że jak stanie tak, mhm. to to jest tam 24. Mhm. Że tak... Wiesz, o tak to są 85, mm -hmm. a tak to jest tam 50. Mm -hmm. I to, tak, powiem szczerze, że nie niezły patent w ogóle. Jakoś nie myślałem o tym. Zawsze tak wszyscy robili, tak? Rzeczywiście tak można nie, sobie próbować pomóc? Nie tak, pomóc. tak, tak, nie? No, różnie, tak? tak. Ja, ja akurat powiem że częściej robię tak. tak, tak. Okay. Jak już tak to robię, to Ech. jakoś wolę, wolę w ten sposób. Ja w ogóle wolę szersze plany, więc dlatego pewnie. E, to jest jakiś tam rzeczywiście sposób, żeby sobie... Ta, tak sobie robisz. Tak jeszcze. Zamykaj sobie wrota. No, albo... <laughs> Ale, ale, to, to... ale, czekaj, czekaj, no to właśnie, dochodzimy tutaj do wo wojny, nie wiem, czy Staszka Mondarka znasz? A, tak. Znasz, wiesz, on ma potem pod podkoszulek, like, never do this in my presence. Dlaczego? A no widzisz, on ze mną, kurczę, wojuje o to. Jak ja przykładam, bo on był ze mną no. na planie ostatnio też, przykładam, wiesz, żeby sobie od, właśnie zobaczyć, prawda, odseparować się trochę, Aha. wywalić sprzęt z kadru. A on mnie łup po tych rękach, Nie, co ty robisz, nie? No, ja muszę sobie sprawdzić. Stary, tak to sobie możesz robić, jak jesteś reżyserem, nie masz zmysłu przestrzennego, nie czujesz plastiki kamery, ale nie, jak jesteś operatorem, po co ci te palce, nie? Co, nie widzisz, jaką masz? Mówię, nie widzę, chcę po prostu popatrzeć. Potrzebuję się odseparować, skupić na tym i tak dalej. On co bije po łapach Ty. za to. Czy wiesz, no, to. To rzeczywiście trochę jest jednak pozowane. To jest inna sprawa, że mam wrażenie, że jak ktoś tak chodzi, to kim, ja już chce być takim filmowcem. Nie? No, no, no. no, no, no. też jest. To też jest fotki, fotki z planu, nie? To tam zawsze wtedy jeszcze trzeba pokazać. Nie? nie, naprawdę, tutaj ta aplikacja jest super. A to to, to co, co to jest? To, to? że znaczy to rzeczywiście, to akurat ja, ja, ja tego używam, no. bo to pozwala mi tylko pokazać kąt patrzenia kamery, tak? Żeby, jeśli tłumaczę coś, znaczy nie, nawet nie, 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 nie robić w ten sposób, chociaż rzeczywiście podobno można robić także szerzej, że też sobie zmierzyć jakoś tak. tam te, jak dużo ta kamera widzi. No. Natomiast rzeczywiście to pomaga mi pokazać ekipie, czy, czy e ekipie od światła, czy ekipie od kamery, gdzie mniej więcej jak ta kamera się będzie zachować. E bo pokazując w ten sposób, jakby oni, oni mniej więcej rozumieją, gdzie ta kamera patrzy. Jakoś mam wrażenie, że pokazywanie palcem jest mniej tak nie tak. wizualizuje ten, ten kąt patrzenia kamery. Że Aha. tak mam wrażenie, że zaraz wyobrażamy sobie, Aha, że ta okay. kamera tutaj Taka patrzy. wizualizacja, że to są jednak kąty, nie? Tak, tak, tak. Że mam wrażenie, jak tak pokazywał, to jakiś nasz wtedy taki punkt. A to ci daje właśnie kąt. Tu masz kierunek, tu masz kąt, tak? No, to ci daje pewnego rodzaju kąt, więc rzeczywiście jak opisuję kadr, że tutaj, tutaj kamera zacznie stąd, zrobimy sobie panoramę w lewo, to tak każdy razu widzi więcej, gdzie ta panorama się skończy i tak. co się stanie, tak? tak? To jest że takim yapra? punktem, to właśnie co, ty pokazujesz środek tego obrazu, czy okay. boko obrazu. Dobra, no nie, znaczy tak szukam teraz uzasadnienia, ale naprawdę tak to, by to jakoś się. Sprawia. Ale ja to kupuję. Dla mnie to no, jest to już ciekawe. To ciekawa jakoś rzecz. jest takie, co używam. Ale, ale, ale dobra, to wiesz do tego, bo ja na no. przykład ja celowo otwieram ręce na przykład, bo y, dochodzimy do sytuacji, w której gramy pod światło. Tak. Bardzo często gramy pod światło. I ja potrzebuję zobaczyć nieraz, co ja pod tym światłem mam. Ja, ja wiem, że operatorzy twardo chodzą w czapeczkach, nie? Ja też czasem próbuję ubierać, tylko że ja mam długie włosy, jak ja sobie założę trzy razy na czapeczkę, to ja później ściągam kurczę, mam... I tego nie ściągasz. No właśnie, no To o to chodzi, nie a ściągasz. Mnie w wkurza generalnie, więc rzeczywiście potrzebuję sobie jakoś tam odciąć coś nadmiot światła, aha. odrzucić trochę sprzęt, bo często jesteśmy poobkładani dużymi, mocnymi, punktowymi światłami, prawda, dookoła. I to rzeczywiście daje Ci szansę skupić się na samej zawartości kadru i poszukaniu bałaganu. Zazwyczaj wtedy wykrywam, kiedy mi kable mhm. wchodzą jakieś Czyszczenie kadru mam pod to. No bo, powiedzmy, po co to w ogóle jest? No. bo W takiej sytuacji wideograferskiej to z reguły jest tak, że masz kamerę bardzo lekką, wyciągasz ją i od razu przez nią patrzysz. Tak. W sytuacji filmowej może się zdarzyć tak, że kamera będzie za dwie godziny dopiero gotowa. A ty już musisz ustalić, powiedzieć scenografii, gdzie mają ustawić yy, yy, nie wiem, jakąś ściankę. Gdzie ma stać światło, światło gdzie dokładnie. statywy. Musisz powiedzieć ekipie, jakie mają obiektywy przygotować. No, bo to nie jest tak, że masz, rzadko mamy zoomy na, na planie filmowym, no, ze względu na jakość tak. i ileś tam parametrów. E, więc też musimy powiedzieć, jaki obiektyw mają założyć. No bo trzeba go skalibrować. Więc jak oni już to go to założą, rupusza, przyniosą ci tą kamerę ciężką, tak. statyw, rozstawią, i ty spojrzysz, i e, co, jednak dajcie inny. No tak. i, sporo, i czekasz 10 minut, aż wrócą z kolejnym. Więc w ten sposób, czy, czy z tym, czy właśnie w ogóle z viewfinderem. Po pierwsze, możesz sobie zobaczyć, co będzie w kadrze, zanim kamera pojawi się na planie. No. E, czyli tak jak ty mówisz, no, możemy widzieć czy tam te statywy, nie statywy. E, dla mnie to jeszcze jest ważne, że w miarę precyzyjnie mogę powiedzieć, jaki obiektyw chcę. Mm -hmm. bo to, ja, to od odległości już tak mniej więcej, tak, Zresztą, znaczy ja to robię telefonem. telefonem jak ty to wiesz? robisz może ja, jakoś. Ja, ja czuję, bo ja, mam, ja używam dwóch szkieł do wszystkiego. Nie? bo Ja po ja no. prostu pracuję na artach i. Dla mnie są czterodziesiąt. Ma sto... Ja mam masz. zoomy. A, no okay. Więc ja 18,35 i 50-100 i to też zapinam do Aleksy i to się, kurczę, Boże, jak to się fajnie sprawdza, nie? No. E, a na stałkach, no to, no to rzeczywiście byłoby trudniej. Po prostu nie zawsze, czasem, czasem się czuję od razu, jaki powinien obiektyw e, i po pewnym czasie, jak ekipa razem, to potem już wiadomo, że pewno sceny wolimy grać w takich ustawieniach, pewne w takich, i staramy się robić na wiem właśnie zbliżenia na 85, a średnie na 35 na przykład, czy coś takiego. I potem jakby to wchodzi w pewien nawyk, jak już pewien format się przyjmie na, na, danej produkcji, to, to jest łatwiej. Natomiast na początku jakby nie wiadomo tego wszystkiego. I, i to ułatwia pracę. To pracę, pracę. Na przykład przywieź mi jak mam trzy kamery przykładowo, bo zdarzają się sceny na trzy kamery. E, ja nie dość, że muszę kontrolować pracę tych trzech kamer, e, muszę im powiedzieć, co oni mają robić, jeśli chodzi o departament kamerowy. Muszę wy, e, spotkać się z gafferem, z mistrzem oświetlenia i departament oświetleniowy, powiedzieć im, co ma się dziać, e, powiedzieć scenografii, gdzie mają postawić świeczki, a jeszcze przyjdą zaraz kostiumy i zapytają, czy tam widać buty, czy nie widać butów. Tak? Dokładnie. I, i ja nie Muszę mam czasu wiedzieć. iść tam i oglądać, czekać też, aż oni założą obiektywy i patrzeć, czy to się zgadza. Ja biegnę z telefonem, patrzę, pach, 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 dobra. Tutaj będzie lepsze 85, na tą kamerę 85, na tą 50, e, a na tą trzecią, bo na zreguła do detali, to akurat rzeczywiście braliśmy 70-200. Mhm. Kanona, bo po prostu nie mieliśmy aż takiego długiego szkła e, z setu tych obiektywów e, stałek. No, i ja mogę bie biec dalej, tak? bo muszę potem iść, testować filtry na światłach. Bo, bo oświetlenie jest pytanie, czy 1,4 CTB, czy może 1,2, tak? I, no, jest tego dużo i rzeczywiście no, trzeba sobie upraszczać sytuację i, i przekazywać konkretne, jakby e, dyspozycje. Tak? tak, ale to weź kamerę 8K, załóż 18 i sobie wytniesz ob no. jaką będziesz chciał. Przecież to jest takie uproszczenie, Hmm. Ale no to oczywiście, przepraszam jeszcze, no. wiosło, o ile tam przy takich ustawieniach wielokamerowych, e, miar statycznych, no to jest prosta sprawa, ale to też się fajnie przydaje przy master żeby, no tak. żeby przejść sobie z reżyserem bez tego camu, tego całego sprzętu Ronina, nie wiadomo czego, stabilizatora, e, wziąć po prostu telefon i można sobie z tym ile się razy przejść, tak? I popatrzeć, popróbować, e, Więc to też ułatwia. No wiesz to tak, zdecydowanie, bo inscenizacja na tym etapie reżyserskim jest bardzo ważna, aby była taka wolność, żeby ta kamera dostosowała się do niej, nie? żeby można tak. było jakby... A ten telefon, w ogóle mało, mało sprzętowienie właśnie pozwala, zmusza operatora do dostosowania się do warunków. Nie? Chyba nie ma nic gorszego, jak trzeba poograniczać scenę pod możliwości kamery, nie? że ona nie przejdzie. Do... No tak, bo w sumie telefonem <grym> jesteś w stanie zrobić o wiele więcej ruchów. tak. I... Tak, a potem zmuszasz się, nie? To nie jest tak, no, oj, to będzie ciężko, to tylko musisz zrobić, nie? A to fajne. Ale, dobra, no to masz. Czyli no mam... to ustalamy, że chodzimy z podglądem no. reżyserskim, znaczy ogniskowych, tylko jak nie ma, mamy ciężką kamerę, nie? Nie Zaj. robimy z się idiotów, dokładnie. I co jeszcze? E, I jeszcze używam aplikacji Lumu, <laughs> czyli to jest światło. Który jest też jakby gadżetem dodatkowym do telefonu, mm -hmm. bo są jakieś aplikacje światłomierze, które pozwalają mierzyć światło czy aparatem, czy podobno ostatnio Tomek mi pokazywał, że jest też e, światłomierz aplikacja, która mierzy światło czujnikiem tak. Tak, jasności, ten, który ma niby sprawdzać, czy tam... No podaje ci normalnie e, przy tak, jak, to chodzi, jakoś tam jasność sprawdza. Natomiast to urządzenie rzeczywiście jest bardzo zbliżone do takiego światłomierza profesjonalnego. E, no i pozwala przekształcić telefon w pewnego rodzaju światłomierz, tak? Mm -hmm. Który z jednej strony ma kopułkę mm -hmm. do mierzenia światła padającego, e, a co jest jakimś rodzajem bajeru, ale też się czasami sprawdza. Po drugiej stronie ma czujnik e, temperatury barwowej. I na ile precyzyjne to jest? Mam wrażenie, że mniej precyzyjne niż światłomierz. Mm. Światłomierz rzeczywiście jest bardzo... Bardzo zbliżone są pomiary do profesjonalnych światłomierzy operatorskich. Rzeczywiście na, na potrzeby e, pracowania z kamerami cyfrowymi to w ogóle jest super, wystarczająco. Mm -hmm. A mówię, widziałem jakieś porównania i... I jest to bardzo, bardzo blisko tego, tego ideału, jeśli chodzi o pomiar. Jest bardzo, bardzo dobry pomiar, e, jeśli chodzi o kolory. Na pewno jest to mniej precyzyjne, ale na, daje pojęcie o tym, co się dzieje w świetle, a przez to, że to jest aplikacja, daje też bardzo dużo fajnych, dodatkowych y, opcji. Na przykład, <laughs> mierz sobie jedno źródło światła, teraz mówię o, o mierzeniu temperatury barwowej, mm -hmm. i drugie o różnych temperaturach. I aplikacja powie ci, jakie filtry założyć, żeby to wyrównać. Żeby wyrównać, tak, je, żeby ci, mm. czy wiesz, ile CTO, ile plus greenu, czy tam plus. Y Minus greenu, i tak dalej. Więc to, 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 to czasami może być ułatwienie. E, natomiast no mówię, no nie jest to bardzo precyzyjne narzędzie. tak? Pewnie w zależności od tego, jak ustawisz je w zależności od światła, to można mieć różne Czyli pomiary. Trzeba mieć komplet filtrów jeszcze: plus greeny, plus magenty, minus greeny, to wszystko tam. Nie? E, albo Ari, Ari Sky Panel. Takie panele tak, ledowe i tam możesz jakby wszystkie kolory uzyskać. Okej, okay, możesz też jeszcze w kamerze przesuwać. Nie? Ale powiem Tintę. Ci ciekawostkę. Ostatnio tutaj w, w tym studiu, gdzie siedzimy, e, kalibrowałem sobie monitory do kolor-korekcji, no, będę robił kolor korekcji siłaczek, e, więc chciałem skalibrować monitory, żeby rzeczywiście widzieć obraz taki, jak powinien być. Ale skalibrowanie monitorów to nie jest wszystko, co jest Ci potrzebne do kolorowania. Jakby otoczenie, Twojego, twoje pomieszczenie, w którym kolorujesz, też musi być dostosowane, żeby nie. E... Żebyś właściwie interpretował barwę, nie? Tak, tak, tak. Żeby nie zanieczyszczać jakby tego widzenia kolorystycznego. Więc oświetlenie powinno być raczej przyciemnione w temperaturze 6500. tak jak monitory mhm. 6500, takie białe. Mhm. I zacząłem rzeczywiście kombinować. Kupiłem jakieś żarówki LEDowe 6500. To tak się okazało, że. Nie każdy producent trzyma się parametrów, i niektóre żarówki miałem, e, właśnie wpadały mi w, e, w zieleń. W zieleń. Mhm. No i tak kombinuję, kombinuję. żarówki świetlówki chyba, nie? E, nie, nie, LED-owe. Ledowe, ledowe, okay. ledowe ale, ale zimne, tak, mhm. tak zwane światło, 6500, właśnie. E, no i zacząłem mierzyć tym. I rzeczywiście pokazało mi, tu do już minus green, tu coś tam, zrobiłem, tak. Jest super. Jest, okay. jest, jest lepiej. Ale mam ważne pytanie, bo masz taki światłomierz, masz kamerę cyfrową, no nie masz narzędzia typu histogram, jakiś waveform, masz, masz podgląd, co, co my tam, false color. Co ci da ten światłomierz, co z nim zrobisz, czego nie zrobisz z samą kamerą? I tutaj wracamy jakby znowu do tej, do przygotowania do zdjęć. Bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach, e, kiedy widzimy na ekranie efekt końcowy, mhm. właściwie, e, precyzyjnie, e, większość operatorów pracuje na oko jednak. Bardzo niewiele operatorów używa już światomierza. Natomiast na pewno sprawdza się to znowu, gdy nie mamy kamery. Mhm. Czyli właściwie wszystkie te aplikacje, o których rozmawiamy, sprawdzają się w największej mierze w momencie, kiedy nie masz kamery i przygotowujesz się do zdjęcia, albo przychodzisz na plan, który musisz oświetlić dzień wcześniej e, i musisz zbudować pewne natężenie oświetlenia, które będzie ci potrzebne do ekspozycji. E, wyciągasz to, jesteś w stanie dokładnie powiedzieć, co się będzie działo. Wchodzisz na lokację masz naturalne światło, które może być przydatne, też warto byłoby wiedzieć, jaki, jaki, jakie jest natężenie tego światła. Mm -hmm. Czy musimy wymienić żarówki na swoje, bo często noszę ze sobą też taki pakiet żaróweczek, e, właśnie żeby jak wejdę na lokację, wykręcić tą, która jest, włożyć moją, która na przykład jest odpowiednio mocniejsza. Albo daje lepsze kolory, bo nie jest ledowa i, i tak dalej, i tak dalej. No, no. Więc w ten sposób mogę wejść na lokację i dowiedzieć się, ok, ambient, który tutaj mam, Pozwala mi uzyskać już pewnego rodzaju podstawę ekspozycyjną, czyli dołożę tylko taką i taką lampę i będzie w porządku. Albo mierzę światło okazuje się, że no jest tak ciemno, że muszę tu zbudować studio. Tak, tak. tak. E, więc to rzeczywiście w, naj, najczęściej używam tego przy jednak przy szukaniu lokacji, przy przygotowywaniu planu zdjęciowego, przy prelightingu. E, już podczas tego, tej wrzawy zdjęciowej mhm. nie ma na to za bardzo czasu często szybciej to się robi na oko. Czasami zdarza się tak, że jeśli wiem, że mam na przykład, tak jak teraz oświetlaliśmy tutaj to, tą setkę, mam dwie lampy, które świecą na dwóch różnych ludzi, o różnych natężeniach, o różnym kolorze skóry, jeśli chodzi o jasność, bo może tak być. Mhm. E, mamy różne kamery, różne obiektywy, e, więc to daje mi obiektywny, e, obiektywną ocenę tego, jak to światło pada na twoją twarz, czy na moją twarz. Mm -hmm. Zwłaszcza, że mamy też różne dyfuzyjne filtry założone tak. na te lampy. Więc nawet jeśli ustawię na, na dwóch lampach taki, samo, taki, taki samo tak samo numerycznie ustawię moc na dimerach, to może się okazać, że ta dyfuzja ściąga bardziej niż ta. Więc wtedy wy, może, mogę rzeczywiście wyciągnąć światłomierz i on mi powie prawdę. Jak kupisz profesjonalną dyfuzję, to ona ma napisane dokładnie ile ściąga światła, a myśmy robili tylko, proste tutaj, pomiary. Tylko tutaj mamy blendę tak, tak. 5w1, czyli tylko, tylko dyfuzja jest, a tam rzeczywiście jest folia dyfuzyjna. Dokładnie. Ale no, kawał folii dyfuzyjnej to jest tam 60 złotych, cztery tam źródła. No, ale to ona się też niszczy, czaramkę ramkę do tego, no. Wiadomo, że lepiej bladami. Tak, tak. ja <coughs> tak. zawsze zalecam. Fizelinę. Fizelinę. Liczyliśmy dokładnie, ile ta Fizelina, wiesz, zabiera. Chodzi o to, że ona zabiera bardzo nierówne wartości. Ona zabiera tam 1,23 FV fałki na przykład. Takie nam chodziły, wiesz, jakby z pomiarów, ale. No tak, no, najlepiej jest po prostu postawić kamerę i zobaczyć, jak ona się zachowuje w danym, w danych parametrach. Ale powiedz mi, no właśnie, to jeszcze. Teraz, jak ja ci powiem, że na Androidzie, jakby ja mam te same narzędzia i one też działają. Nie masz tego. No nie mam tego. Bo to, to, to głównie zaważyło o tym, że, że iPhone. Bo to niestety kurczę, jest tylko z tym wejściem e, iPhone'owym. Hmm. Więc to rzeczywiście nie, nie, e, jest, była taka wersja Lumu na, hmm. po prostu na mini W hmm. Słuchawki wkładałeś ale była nieporównywalnie gorsza parametrami, nie miała tego pomiaru kolorów, nie było tego wszystkiego. No ale można sobie kupić po prostu światłomierz, nie Dam Można sobie kupić światłomierz i kupuje, teraz jest no, nowa seria Sekoników mhm. i rzeczywiście jest taki niski model, który właśnie gdzieś około 1400-1500 prawdopodobnie można kupić. No i to już jest rzeczywiście światłomierz. No i to, to warto się zastanowić, bo o ile u nas y, w Europie nie ma tego problemu, możesz mieć telefon na planie, mhm. to w, przy poważnych planach amerykańskich każdy telefon swój odkłada przed wejściem na plan. I nie ma czegoś takiego, nie możesz wnieść telefonu. Zwłaszcza że to jest narzędzie do inwigilacji tego, że ty zrobisz zdjęcie mhm. aktorowi, i już ono jest w sieci. Tak. Więc y, można było się zastanawiać, czy to, że ja chodzę tak z telefonem, coś sobie mierzy, ale ja mogę ci zdjęcie robić jednocześnie. I już tak. może być na Facebooku to zdjęcie. I czy jak ja mierzę aktorowi światło, to czy on się czuje komfortowo, że ja przykładam mu właściwie aparat, tak? że on może mieć świadomość, że mogę mu zdjęcia robić w tym momencie. Więc jest ileś takich rzeczy, które na takim super profesjonalnym planie yy, mogą nie pozwolić ci chodzić z tym telefonem. tak? I wtedy prawdziwy światłomierz, no to jest prawdziwy światłomierz. On służy tylko do tego i, i nie jest urządzeniem do, do podsłuchiwania, do robienia zdjęć z planu. Eee. A zakłysiłeś mnie teraz. Natomiast... No, można by było zakazać wnoszenia telefonów na plan. Co nie... by wtedy aktorzy robili Ach, no w międzyczasie planów? To byłoby umarli z ale, ale, ale zauważ, że, że właśnie, czy jak, jak kadruję tym telefonem? Przecież ja mogę robić zdjęcia w wtedy. No tak, tak. I mogę już, nie wiem, jestem na planie Gwiezdnych Wojen i już po prostu wrzucam, wiesz, od razu na yy, przecieki z planu. Tak. Więc, yy, No i oczywiście telefon się rozładowuje, bo ty używasz go do bardzo wielu rzeczy, nie tylko do mierzenia światła. I miałem taką raz sytuację na planie, żeby się padł mi telefon, a akurat potrzebowałem zmierzyć. Mm -hmm. No i nie, miałem problem. Powerbanki są jeszcze nie się da rady. Natomiast oczywiście. W... Skoro widzę to, co się rejestruje w kamerze, bardzo precyzyjnie, mam te wszystkie narzędzia, które pomagają mi ustalić ekspozycję. Histogram, false color czy predator. W FS7 mam podgląd tego, co się rejestruje w światłach, w cieniach. Mamy zebry. Ten światłomierz jest jakby tylko malutką rzeczą, która czasami nam pomaga. To ja wolę po prostu mieć go w kieszeni, nie, nie nosić drugiego urządzenia, tak. e tylko gdzieś tam sobie to leży i zawsze mogę do tego sięgnąć, jak nie potrzebuję to nie muszę. Ale, ale to, jest. to się mieści w kieszeni. A fajnie wygląda. Tak, jakby... Nie, no jest i o czym pogadać. Jest o czym pogadać. Tak. Tak. A jeszcze, jeszcze masz dalmierz, nie? Tak, dalmierz to jest, to jest nowy nabytek. Eee, tak, tutaj za, zainwestowałem w trochę lepszy sprzęt, lajki. Ale że zobaczcie. Bo lajki mogę zobaczyć. O, panie, to już nie, nie, nie boż z Kastorami. Tak? Nie, już... to już jest taki sprzęt architektoniczny, że tak powiem. Okej. Okay. No i ile to jest On rzeczywiście na odrobienia kroków? <laughs> On rzeczywiście dla, na potrzeby samego ostrzenia, mhm. e, bo ja jakby myślałem wcześniej o dalmierzu tylko w, sprawi, w sprawach jakby ostrzycielskich. Bo czasami zdarzało mi się ostrzeć. Eee, to rzeczywiście on jest troszkę za duży. Mhm. Jeśli, bo, bo ten Bosz, co mówisz z Kastorami, jest po prostu mniejszy i to jest wygodniejsze. Natomiast powiem Ci szczerze, że mi ten Dalmierz bardziej przydaje się nawet przy location scoutingu. Bo jak wiesz, jak już rozmawialiśmy o tym wiele razy, ja bardzo stawiam na przygotowanie do zdjęć i preprodukcję. Mhm. I ja tworzę model e, lokacji w, w komputerze w 3D na potrzeby jakby mojego przygotowania. Siedzę z reżyserem, ustawiamy wirtualną kamerę, szukamy ustawienia dla kamery. Ja szukam ustawień światła. Natomiast podczas location scoutingu ja nie mam tyle czasu, żeby biegać z miarką i mierzyć wszystkie metry, kąty, no. żeby przewidzieć, czy to taki statyw, taki statyw, taka lampa, czy jaz jazda mi przejedzie, czy dam radę, czy taki obiektyw, czy taki. Zbiorąc tak? biorąc taki dalmierz, zwłaszcza ten z wyższej półki, Jestem w stanie pomierzyć sobie odległości i rozmiary każdej ściany, czy nawet okna, które znajduje się poza zasięgiem yy, moich rąk. Tak? Mogę, on mierzy też kąt. Jestem w stanie, patrząc na statywie go stawiając na przykład, grubsza z, z, z ręki. On ma tu laserowy wskaźnik. Mogę zmierzyć sobie tylko, zaczynając od dołu okna, jadąc do góry okna. On też ma tu kątomierz. Mm -hmm. yy, on mi zmierzy, ile to okno ma. Czyli przykładowo. Jesteśmy w kościele, wiemy, że będziemy mieli wysięgnik. Będziemy chcieli świecić przez jakieś okno e, pod sufitem. Badałbym wiedzieć, jak duże jest to okno, Jaką, jak, dużą, e, jak dużą płachtę rozpraszającą, czy butterfly będziemy chcieli założyć. Czy nie wiem, jak wysoko jest sufit w tym kościele, żeby zam zamówić wysięgnik. No i to wtedy właśnie rzeczywiście mi super ułatwia i bardzo szybko mogę to zrobić. Okay. I pomierzyć to wszystko. Ja widziałem, takie aplikacje są pod telefon, które korzystają z kamery w telefonie. E, robią ci miarkę po kątach, rozumiesz? Ciągniesz e, tak, kątach. I on ci już rysuje plan cały. Ja testowałem to kiedyś na, na tym, na tablecie. Że pokazujesz mu... Znaczy musisz najpierw rzeczywiście mu zapisać, jak, jak, jakiego wzrostu jesteś. Mhm. Żeby on wiedział jakby, z jakiego punktu startuje. I to z grubsza działa rzeczywiście, ale to jest tak wiesz, ja bym powiedział, że metr dokładności jednak. Że to okay. wiesz, metr plus metr minus. Eee, teraz w, y, też w iPhone'ie, tylko w, w tej nowej wersji oprogramowania, pojawia się aplikacja, która pozwala ci tak, w, ruszając telefonem, mierzyć e, odległości mm -hmm. w dywanie i, i jest dosyć precyzyjna. Jeśli on złapie już fakturę, mm -hmm. bo on to robi na zasadzie po prostu trackingu, to jak ten cały gimny reality działa. Mm -hmm. On znajduje punkty na ziemi i trakuje to. Więc jeśli to byś chciał zrobić tutaj. Na takiej mało y, teksturowanej powierzchni to on nie da rady, bo nie ma się za, jakby do, za co zaczepić. Mm -hmm. e... Natomiast no to, ten dal myśl, no to już rzeczywiście jest taki skok na, na profesjonalną wodę, że tak powiem. No bo, tylko o no, takiej starowie się rozmawiać, ale. Bo... E, jako ostrzyciel, em, popatrz, masz. Em, em, czy ty wolisz oznaczać odległościowe punkty na, na, podczas poolingu, czy punkty pod kiełbaski? Eee, czy to i to Czy punkty polskie no w, w, mówię w, o punktach zatrzymania aktorów tak, nie w, 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 w realiach planu polskiego i, i tego jak się pracuje <laughs> u nas w kraju raczej A, aktorzy mają swobodę ruchu rzadko jest tak że markujemy im te miejsca bardzo precyzyjnie i tak naprawdę nie ma czasu nawet na to żeby to robić bo próby są często rejestrowane nie mamy czasu, żeby zrobić próbę pozycyjną e, na ostrzenie. Mhm. I próbę dla, 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 dla ostrzyciela. Więc świetną techniką jest szukanie sobie markerów w przestrzeni. Mhm. Właśnie, czy słupków, okien, drzwi, drzew. E, więc ja staram się, jeśli rzeczywiście ostrzę, to jest bardzo rzadko. To nie jest jakby mój główny, moje główne zajęcie, ale zdarzało się. E, to staram się znaleźć takie miejsca. No i nie pomierzyć. Po jeśli widzę, że aktor mija na przykład dane drzewo, wiem, że ono jest na trzech metrach, to mam przepisaną skalę na, na gałce i, i wiem, co się dzieje. I, i ci też mi się ci pomierzy też. Dalmierz mi to zmierzy, tak. Dal mhm. mi to zmierzy z punktu widzenia kamery i to też oczywiście przyspiesza robotę, no bo kiedyś wyciągano tą całą miarkę. Ja, ja biegałem z miarką jeszcze niedawno. Też. I, I oczywiście przy takich bliskich sytuacjach, mhm. Metr, dwa metry, no to to jest jakby szybka akcja. Tak? Bierzesz się miarkę wyciąganą aluminiową i ona, ona nawet jakby. Masz zaczepkę nawet masz na zaczepkę. Ty, tak. Na matryce. Natomiast na przy. przy tam jest rzeczywiście się bardziej sprawdza. Znaczy jest wygodnie mierzyć te większe odległości. Bo wiadomo, no, do zbliżenia, no to, to jest, jest jakby prosta sytuacja, ale jak robisz pasaż kogoś, kto idzie, e, zaczyna wiesz 50 metrów od kamery. No to już bieganie z miarką, mierzenie tego. A tak rzeczywiście z dalmierzem mogę zmierzyć czy te drzewa, czy te punkty odniesienia. I, e, to i mogę, to, mogę to, czy oznaczyć sobie na, na gałce, czy, e, czy zapamiętać po prostu. Jasne. A tak odbiegając do tych tematów jeszcze takich operatorskich, to powiedz mi, bo to. E, 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 czy warto studiować w ja to przeskoczyłeś. Od, od dalmierza do studiowania. Bo to jest taki mój daleki dalmierz, ale wiem, że bym sobie nie wybaczył, jakbym cię o to nie zapytał. No to jest taka odwieczna debata, mm -hmm. zwłaszcza na, na amerykańskich stronach e, wspomagających filmowców i dzielących się tutorialami. E, czy, czy wydać te pieniądze na szkołę filmową, bo jednak w Stanach to jest kupa kasy. E, czy wydać te pieniądze zamiast na szkołę filmową, mm -hmm. na debiut? No bo powiedzmy mm -hmm. sobie za. 200 tysięcy dolarów możesz zrobić już film? tak? No tak, ale to w Polsce nie kosztuje 200 tysięcy dolarów. mówię o warunkach na przykład jeszcze Polsce. Mówisz o polski. A to jest, to ja, ja do tego zmierzam. Do no. tego zmierzam. Tylko to jest do, dobry punkt wyjścia. Okay. Bo, bo tam jakby ta debata jest bardzo jest żywsza niż u nas. W związku z tym, czy idzie do szkoły, czy nie. I bardzo często pojawia się to pytanie. No i rzeczywiście i w Polsce też e, jest tak, że. Szkoła bardziej da, da ci yy, kontakty, możliwość pracy z ludźmi, yy, właśnie poznanie tego środowiska i tego, że ci ludzie wszyscy chcą robić filmy, robią filmy i nawet jeśli sam nie masz takiej motywacji, żeby samemu napędzać produkcje filmowe, samemu wyjść i kręcić, to na pewno tam będą ludzie, którzy te, będą kręcić i, i będą potrzebować pomocy. Czyli idąc do szkoły filmowej wiesz, że będziesz robić, 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 robić. Ta szkoła cię do tego zmusi, towarzystwo cię do tego zmusi, ludzie, cała, cały klimat studiowania powoduje, że zaczynasz robić ileś produkcji. Co powoduje też, co daje ci tą, tą opcję, że po wyjściu ze szkoły masz już kilka filmów do pokazania. Okej, okay, ale... No. Wie, więc pod tym względem to jest rzeczywiście zleca szkoły. Wpadasz w środowisko filmowe i, i, i w tym sosie przez parę lat siedzisz i robisz. Ale też I wychodzą ze szkoły, masz te kontakty, ci ludzie też wychodzą ze szkoły, więc jak ktokolwiek z was dostaje robotę, to do kogo dzwoni? No Do kolegi o, do oczywiście. Do kolegi. Tak. E, więc networking to jest świetna sprawa. Jeśli chodzi o szkołę, networking to jest podstawa, rzeczywiście szkoła daje te możliwości. To jest... ty, ty kończyłeś tę szkołę. Ja, ja kończyłem dwie szkoły. Tak. Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie. Dwa lata na Wydziale Operatorskim. Jeśli tak to można powiedzieć. Specjalizacja to jest operatorska. No i pięć lat w Wydziale Operatorskim w łódzkiej szkole filmowej. Ja widzę, bo patrząc na twoje podejście do filmu, do tego reprodukcji, to pomijając już tematykę networkingu, to Sufit masz wyobraźnie trochę gdzie indziej. Tak? Ty chcesz, wchodząc, jesteś głodny tego, aby film wyglądał jak film. Tam nie ma Kompromisy są ostatecznością. Tak? Chcesz doprowadzić do sytuacji, która jest najlepiej, jak się da. Wiadomo, że są fakapy, ale, hmm. sorry, siłaczki wyglądają jak wyglądają, i to się nie dzieje samo. No tak. niestety, powiem Ci, że kompromis goni kompromis, jeśli chodzi o dzisiejsze fi filmy. To jest. To jest walka wewnętrzna, rzeczywiście, ja mam, cały czas tą walkę muszę przechodzić, bo dążymy do perfekcji, ale rzeczywistość, niestety, weryfikuje to wszystko. I staram się jakby jak naj, najlepiej wykorzystać możliwości, które są dane, ale im bardziej złożona produkcja, tym więcej kompromisów trzeba przyjmować. Tak, ale bo... obrazek finalnie wygląda po prostu fantastycznie. W Siłaczkach masz tak. Precyzyjnie poprowadzoną kamerę. Wszystkie ostrości w punkt. Nie, nie ma śmieci tam takich, wiesz, z, zadygotań, czyli kamera pracuje tak jak powinna. Temat jest utrzymany, nie ma bałaganu w kadrze. Reżyser ma swoje do roboty, wiadomo, że jakby te sceny, fabularyzacja i jakby praca z aktorem to jest jedno, ale pod względem operatorskim to się pięknie czyta i to wygląda, to ma swój look. Już pomijam dymienie, nie, tam A, Dziękuję, dziękuję no. bardzo, bardzo miło, że to mówisz. Sam jestem, szczerze mówiąc, też zadowolony bardzo z tych zdjęć, i one wychodzą lepiej niż możliwości, które daje sprzęt na planie. I to jest jakby świetne. To rzeczywiście, wszyscy są zachwyceni tym, co uzyskujemy tam, i pytają nas, ile my tam włożyliśmy budżetów, mhm. jakie lampy stawialiśmy za oknami? Ile tam wysięgników? A nie było ani jednego. No po prostu dobrze wybraliśmy moment dnia, kąt słońca, dymiarka, zrobiła swoje oczywiście. Tak. To jest właśnie ta świadomość, że ty wiesz, do czego to, to, gdzie, wiesz, gdzie jest ta praca z obrazem. Ona jest w tym momencie, w którym mówimy, to mi się podoba, albo to mi się nie podoba. I jak długo przepracow możemy przepracowywać, aby ten obraz był no, przy takich warunkach zadowalający? I ty nie puszczasz tego obrazu od razu. Ostatnio robiliśmy ten plan na warsztatach, nie? i nawet taka prosta rzecz, jak podciągnięcie, fikcyjne podciągnięcie dołu za pomocą czarnego materiału, żeby odciąć. Symulacje dla wpadających promieni przez słońce. No bo jeżeli mamy okno, to no się nie prowadzi światła całkowicie Aj. po podłodze. Trzeba poświęcić na to kolejne minuty, żeby to rozciągnąć. Nie dajesz się wytrącić, że okej, okay, to już musimy nagrywać, tylko masz tę chwilę czasu dla siebie i wyświecasz to do końca dobrze. Tak byłoby idealnie, żeby tak zawsze można było pracować. I staram się to rzeczywiście tak robić. Nie zawsze jest taka możliwość, ale. No, bo jakby, przepraszam, że tak cię cały czas tutaj stopuję z tym, ale no niestety rzeczywistość produkcji filmowej jest taka, że czasem yy, musisz odpuścić, no bo, bo nie zrealizujesz zdjęć. I co jest ważniejsze, czy będzie to zaślepka w świetle, czy będziesz ją materiał. Tak? Więc yy, jednak robisz to, żeby ten materiał powstał, bo dzień zdjęciowy jest jeden tak, nikt nie, do, nie, nie dopłaci ci za dodatkowy dzień, e, znaczy, no czasami dopłacą, ale załóżmy, że przy takich produkcjach niskobudżetowych, średniobudżetowych, e, no trzeba się zmieścić w tym czasie, który jest. I Albo zrobisz, że znaczy, zrobisz tyle, ile zrobisz, tak. tak? Tak, tak, Więc no niestety nie zawsze jest ta możliwość, ja mam tą tendencję, czego reżyserzy nie lubią, ale potem się przyzwyczają do tego, że ciągle bym poprawią. Ciągle ciągle poprawiam ujęcie. Tam. Jest tylko chwila. Widzę, że oni tam coś ustalają i już, już biegnę. Ja mam taki śmieje śmie, śmie reżyser z, z Wiedźmina ze mnie. że ja mam taki moment, że mam cel i po prostu lecę. I można do mnie mówić, można mnie tego. Ja po prostu mam coś do zrobienia. Idę. Tą lampę przekręcić. I zasuwam. Po prostu, bo wiem, że mam teraz 30 sekund, żeby ją tam delikatnie przekręcić, co wiem, że mi poprawi obraz. Oni tego nie zauważą. Tak, ale, ale, ale mnie już widzę, że tutaj bym poprawił. To bym poprawił. I staram się poprawiać, ile, ile się uda, tak? Bo to jest rzeczywiście tak, że zaczynam od tych dużych rzeczy. budujemy jakąś bazę oświetleniową, bazę dla ruchu kamery. Natomiast to jednak zawsze wymaga potem dorzeźbienia, jak już aktorzy wejdą na plan. Jak aktorzy wejdą na plan, jak, jak zacznie pracować światło? Hmm. Okazuje się, że coś można byłoby zrobić lepiej. No właśnie. Więc staramy się, no ja staram się zawsze to jakoś troszkę poprawiać. W zależności, ile będzie dubli, no to tak, tak to się uda. Teraz poprawić. Pytam, Czy... kiedy, wiesz, że zawsze ten problem z dublem aktorskim, dublem operatorskim, że operator e -e -e. jest bardziej zadowolony z późniejszych efektów, bo pop poprawił, e -e -e. a aktorzy często by, być może zagrali wcześniej lepiej. A potem już są A i tak, i tak wchodzi ujęcie, które był lepiej zagrane. Aktorskie. No. A, Wierzę o tym. Wiem, wiem. Zawsze jest później dyskusja. No wiesz, pokażę ci, ale ja to nakręciłem lepiej, tylko oni tego dubla nie wzięli. Nie? A, ale to, 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 to ale wszystko w porządku. Nie? To czasami boli operatorów. Przy Wiedźminie, tam miałeś taki temat budowy scenografii historycznej, prawda? I tam trzeba było całą wizualizację zrobić w programie i zaplanować ustawienie światła i tak dalej. I dostałeś na tyle możliwości, że te światła, które tam one weszły na plan? E, nie. Znaczy, pro, pro, projektując, projektując już oświetlenie na, na plan, czyli ten plan oświetlenia, e, musiałem brać pod uwagę to, jakie lampy będziemy mieli dostępne. I oczywiście startowałem z pewnego założenia idealnego świata, mhm. e, no bo musimy od czegoś zacząć. Natomiast potem jakby rzeczywistość weryfikuje to wszystko. I tutaj no, sprawdza się zawsze to, że ja lubię czułe kamery. Wysoko czułe kamery. Okej, okay, ja już myślałem, że takie I jasne, o, tak. jasne obiektywy, tak. <laughs> <laughs> Nie, bo, bo rzeczywiście startuję zawsze, startuję zawsze z poziomu myślenia o profesjonalnym planie filmowym. Mm. Czyli z, będę miał takie lampy, jakie będą mi potrzebne. E, jeśli mam scenę w komnacie, w której chcę zamarkować, że z sufitu wpadają prosy światła. No to będę miał dwusetki chemii z soczewkami albo na fresnelach i po prostu je tam podczepię i będą. Natomiast y, okazuje się potem, że wypożyczalnia, która nam pożycza światło za rzeczywiście odpowiednie dla takiej produkcji ceny i w barterze, mhm. nie ma żadnej takiej lampy, bo wszystkie pojechały na serial. Ja no tak. Więc wtedy, y, tak, bo to jest sytuacja, którą opisuję, miała miejsce teraz na tej transzy. Musiałem z, y, przerobić te lampy na dedo, na dedolighty, mm -hmm. 150 watów żarowe. Więc jakby rozpiętość, różnica poziomów jest kolosalna. E, no i tylko dzięki temu, że robiliśmy właśnie na Sony i mieliśmy obiektywy 1.3 światło. Które obiektywy? E, Illuminy S35. Okej. Okay. To są stare obiektywy, to były chyba Lomo, one pozostały jakoś rehouse'owane czy coś takiego, ale e, to są obiektywy vintage'owe, można by tak powiedzieć, bo one nie mają jeszcze tak do, do doskonałych powłok antyrefleksyjnych. I rzeczywiście przy tych otwartych przysłonach e, dają bardzo fajny, miękki obraz. Tak, tak są wydlane, To Tak, to Tak, zasadzie jak się otworzy je na maksa, no to to już rzeczywiście staje się czasami może za bardzo mydlaste. My pracowaliśmy z reguły na 1.8-2.0 przysłonie mm -hmm. przez cały film. No i przy, tym, przy, tych, przy tych jasnościach i przy tej czułości kamery byliśmy w stanie korzystać ze światła świec, okay. światła pochodni. Więc przy tym poziomie ja byłem w stanie z tego dedo uzyskać mniej więcej ten efekt, który miałem w głowie. Okej, okay, okej, okay. no ale to czekaj, bo to mówisz HMI zamieniłeś na DDo, na DDo. że w programie nie. miałeś zaprojektować sobie a dostałeś HMI, czy na odwrót? Nie, w, w programie docelowo chciałem mieć HMI. dwusetki, dwusetki, Te takie takie lekko podłużne, no okej, okay. a dostałeś DDo. A dostałem DDo. No sorry, ale DDo są bardzo dobre, nie? No tak, ale poziom światła, jakby ilość światła. Moc jest słabsza, nie? Więc... E... Okej, okay, ale to DDo, 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 bez DDo się nie do. Wiesz, DDo DDo sposób, się DDo bez DDo się nie da. A, Nie, więc <laughs> projektowanie, projektowanie, ma, a potem rzeczywistość weryfikuje to wszystko, ale e, koncepcja oświetlenia zostaje jakby ta sama. Mhm. Czyli tak naprawdę to e, zmiana tych jednostek oświetleniowych bardziej wpływa na jasność, ja, ja tak staram się pracować, tak, że bardziej wpływa na jasność niż na jakość tego światła. Czyli jeśli postawię za, za oknem, chcę postawić mhm. mocną lampę z dziennym światłem, z fresnelem, żebym, ja, żebym miał kontrolę jeszcze nad skupieniem tego światła, mhm. to czy to będzie osiemnastka, czy czwórka, to jakość światła jakby będzie taka sama. Tylko natężenie tego światła będzie inne. Okej. Okay. No tak. Można byłoby powiedzieć, jeszcze w subtelności, że osiemnastka ma większe pole wyświecenia, ale już nie. zostawmy to. Ale jakby sama moc światła się zmieni. Natomiast kierunek światła jego właśnie jakość, czyli poziom rozproszenia, koncentracji, jest taki sam. Więc ja, projektując te, te moje wizualizacje, bardziej skupiam się na, na, właśnie na rozproszeniu światła, jego jakości i na relacjach między różnymi punktami świetlnymi. Czyli co jest, skąd jest ciemniej, skąd one... Co do, 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 I jakie co mają dodaje? kolory. Ale mają motywujesz? Kolory. To jest bardzo ważne pytanie. Jak motywujesz światło? Czy masz taką sytuację, że dla każdego światła chcesz znaleźć jego faktyczne, fizyczne źródło dla widza? Czy po prostu ma wyglądać dobrze? Yy, I tak, i tak. <laughs> ja Łączę to. Łączę jakby te dwie techniki, bo startujemy oczywiście od tego, że staramy się motywować światło, ale zawsze gdzieś spotkamy się z, z problemem, że nie mamy możliwości zmotywowania światła, a przydałoby się tam światło. Mhm. No i wtedy jakby można stosować różne techniki, e, różne techniki dodawania oświetlenia, które ma udawać światło zmotywowane, mhm. a tak naprawdę nie jest zmotywowane. Bo możemy udać, że jest jakieś okno, które jest poza kadrem. Tak. I jeśli to zrobimy umiejętnie, to widz będzie myślał, że to jest okno. No bo... Naprawdę. Będzie Ale ty tak... przekonany, że tam jest okno. Tak, tak. A, a, bo, a tam okno bo nie trzeba będzie. wiedzieć, jak świeci okno. Dokładnie, jaki daje cień, tak, jaką daje tak. barwę, jakie jest w natężeniu. Bo to nie wystarczy, jak go zwrócisz LEDa w stronę na twarz. To one się podbijają, będzie takie ostre, punktowe, nieprzyjemne światło, nie? LEDA też trzeba umieć zaświecić. W zasadzie im węższy snop światła, tym ciężej jest ze świeceniem na, na twarz, nie? Dlatego wszyscy uciekają, idą w, to, w te miękkie tony, no, no bo, to, bo one jest najłatwiejsze do umotowowania. Lepiej to wygląda też, nie? Chyba lepiej kontrastowe światło będzie takim najtrudniejszym do opanowania, prawda? No bo robisz ruch. Okej. Okay. W takim profesjonalnym, dajmy na to takie kino amerykańskie, jest dużo kięć, jak gdyby, ruchu aktora, on wchodzi z punkt i on w momencie wypowiadania jakiejś tam kwestii przez krótki moment się mocno nie rusza, więc jest idealnie wymodelowany wy tym światłem. Przechodzi dalej, już chodzi w inny kąt kamery, już tam jest inaczej ustawiane pod to. A w polskich produkcjach ciągniemy dłużej tą kamerą, nie? Są dłuższe te, ma, hmm. więcej się bazuje na masterach. I teraz nie może, jak nie mamy dużej powierzchni świecenia, ruch aktora natychmiast pokaże kierunek światła. No tak. Jak się z tym radzić? Tak, tak. Znaczy no to idziemy jakby w jak największe te powierzchnie świecące. Natomiast hmm. można jeszcze robić coś takiego, żeby e, światło poruszać razem z aktorem. Czyli hmm. jeśli, hmm. tak, hmm. jeśli idzie bohater, robimy scenę, kiedy bohaterowie idą, jest dialog chodzony. E, no, właśnie, hmm. e, dialog chodzony, no to możemy mieć lampę, oczywiście też miękkiego światła, bo takiego bezcieniowego, która porusza się razem z nami. I wtedy zamiast stawiać rząd butterfly'ów wypełniających e, twarz bohatera, idziemy z, z lampą razem z nim. Widziałeś making off do męskiego grania, nie? E, tak. To tak jest, i ten widziałem, widziałem. Się szedł. Można, można znaczy ta technika rzeczywiście często sprawdza. E, na przykład przy nocnych scenach kulę chińską mhm. nosić przy bohaterze, to zawsze, no, to zawsze to się, znaczy jest to, jest to dobry efekt. Dla nie za szerokich kadrów. Myślę, że to jest tak do amerykańskiego chyba max, nie? Może tak być, tak, tak, tak. No, bo przyznaj, kiedy, znaczy nie, kiedy, no, przy, kiedy się przy, sypiemy tak. ze światłem? Jak ja chcesz zrobić szerokość. No, przy szerokich planach jest problem, tak? Dlatego też, no, przy szerokich planach jest, jest ciężko, oczywiście. I musisz też inna mocnymi. sprawa, że, że jest tolerancja na kontrasty jest, jest większa. Bo... E, Odchodząc do szerokiego planu możesz świecić z większym kontrastem. Nawet tak się po prostu tak się robi, że, że kontrast na twarzy aktorów e jest większy w szerokim planie. Im dochodzimy bliżej, tym bardziej te cienie rozbijamy. Okej. Okay. Najpierw wyświecisz pod szeroki plan, czy pod portret? Pod szeroki. No. pod szeroki. Z tego też względu, że żeby zachować jakąś tam ciągłość oświetlenia, to już różnie bywa, tak? E różne są sytuacje i i może się zdarzyć, że zupełnie inaczej będę świecił ten szeroki plan, a inaczej bliski. Mm -hmm. Natomiast jednak e, kierunek światła dobrze, by za, został zachowany mniej więcej. I, i jakby relacje e, przestrzenne tego światła. Czyli ustawiam szeroki plan, i, m, nakładam na siebie pewne ograniczenia kierunku światła, bo lokacja mnie ogranicza. Mm -hmm. e, więc nie mogę pewnych ustawień światła zrobić, bo będę ostatni w kadrze. Dokładnie. <laughs> Więc, jeśli zacznę od szerokiego planu, ustawię fajne oświetlenie, to dochodząc do zbliżenia, mam już bazę startową, bo startuję z tego samego kierunku. Oczywiście dostawiam lampy, zmieniam czasami lampy, przechodzę na większe, bardziej miękkie oświetlenie, czy, czy dokładam dyfuzję, ale mam tą bazę startową i potem ewentualnie ją modyfikuję. Natomiast, zaczynając od zbliżenia, ustawię sobie piękne zbliżenie, genialne, tylko nagle a potem jak odejdę do szerokiego, okaże się, że nie jestem w stanie z tego samego albo podobnego kierunku Wisać. dać lampy, bo wisi że randol, bo, bo nie mam takiego obiektywu albo statyw będzie w kadrze. Dokładnie. A używasz rozpórek podsofitowych, żeby tam podwieszać, nie? Bo to też jest taki temat tej wysokości tego, tego kamery ustawienia, nie? Tak, tak, no rozpórki, rozpórki podsofitowe są świetne. Rzeczywiście, kiedyś nawet częściej używałem tych, tych rozpórek, e, no bo pozwalały nam to zamontować jakby światła poza kadrem, no i jednocześnie, co jest świetną sprawą, e, pozbywamy się statywów. No tak. Czyli kamera może pracować 360 stopni, aktorzy mają więcej przestrzeni do działania. Ale przyznasz, że jest taka ciekawa zależność, że kiedy się spotykają operatorzy, to jest rozmowa przede wszystkim o świetle. Prawda? Jakby 90% sukcesu to jest światło, a te kamery, kodeki to jest jakby rzecz mocno wtórna. Nie? Znaczy, no, nie, nie, nie mało ważna, ale drugoplanowa. Nie? Jak dobrze zrobimy światło, to każda kamera potrafi fajnie się obudzić. No to wracam do tego, że no, <laughs> najważniejszym parametrem kamery jest operator. Tak? Ale, ale nieważne jak masz kamerę, jeśli umiesz z nią pracować, to będziesz w stanie uzyskać też dobre efekty na niej, bo, bo rozumiesz, jakby, jak ona pracuje. Jak weźmiesz lustrzankę, ale rozumiesz, jak ona pracuje i ty na przykład masz takie doświadczenia, że nie możesz mieszać kolorów, nie będziesz ich mieszał, czyli jakby uzyskasz bardzo dobre efekty, bo znasz ten sprzęt i wiesz, jak na nim pracować. Omijamy błędy. Umijamy tak, błędy. no, bo to są też testy kamer, które w sumie się powinno robić przed każdymi zdjęciami, jeśli robimy większe projekty, żeby poznać kamerę, z którą pracujemy jak miałem na 5D Mark II, to też robiłem takie testy dla siebie, jak dużo mogę przeeksponować, jak dużo mogę niedoeksponować. I co się wtedy dzieje? Składałem to na kolor korekcję, tak. tak, patrzyłem ile da radę wyciągnąć, ile nie. I to mi dało pewnego rodzaju świadomość, co ja mogę zrobić z tym obrazem i jaki mam zakres błędu, tak, i, i poruszania się w tym. No interesie. ja nie, nie ukrywam, że w momencie jak na warsztaty wjechała już, mieliśmy pierwsze próby to jeszcze z tobą mhm. na, na Redzie, nie? Był Red Dragon. I Sajno. ona przy takim przyjemnym oświetleniu, a nie za dużym, no to szumiała tak, że kurczę, słychać było morze, nie? Jak, no, był przy... <laughs> Namierzaliśmy kamerę w przestrzeni na podstawie szumu w powietrzu. Nie? A drugie. No i, no i ten materiał wręcz no, nie nadaje się do pokazania, tak? On miał piękne scena była przez świerzą, wymodelowała na fantastycznie. No ale szum. Światła było za mało ogólnie i ona sobie nie poradziła, a zwykłe, zwykłe kamery typu fs7, która tam była, to poradziły sobie lepiej. Sobie lepiej. No. no to przeskoczyliśmy na Aleksę teraz, nie? I co się okazało, no, jajo, bo ona na 1600 czy na 3200, ona jest jaśniejsza, ona dostaje tego szumu, ale ten szum wygląda kompletnie inaczej, to nie jest takie cyfrowe ziarno, hmm. tylko Coś takiego przyjemnego, co tak mrzy delikatnie i to w zasadzie nie ma co z tym walczyć. Widać to przy przekadrowaniu, jeżeli masz jakieś tam, chcesz zuma sobie zrobić, nie? No to dziarno się powiększa i to zdradza, więc trzeba uważać, nie? Ale no takich rzeczy teoretycznie nie powinniśmy robić, no czasem ewentualnie się poratujemy. No i e, mieliśmy taką scenę, ostatnio tak facet wchodzi, aktor wchodzi na stację benzynową i na zewnątrz potężne słońce, wewnątrz jest już ciemno bardzo, bo tego światła mało i nie mieliśmy możliwości zmiany przesłony w trakcie wejścia, a chcieliśmy to uzyskać całą drogę. No więc pierwsza część sceny przeeksponowana o dwie podziałki, w środku niedoświetlane o dwie. Cięcie w miejscu drzwi, crossfade, tak? No. I mhm. tak. Yy, światła na zewnątrz zdjęte w dół, odwieje fałki, tu podniesione, i okazało się, że to się pięknie pomieszało. Na zasadzie tam jest ogromny zapas. Tak, Jak tak. Czy, czytasz opis tej kamery, to tam jest wyraźnie powiedziane ogromne zachowanie informacji w światłach i odporność na przepalenia. Mhm. No magia. Ona, ona, tu nie ruszysz, a już masz. Właśnie o, o to chodzi, że możemy nagle budować inscenizacje aktorską pod tak różne przejścia. Na przykład masz las, tak? w lesie pod liśćmi jest niesamowicie ciemno. Wychodzisz na krawędź lasu, a to są fajne sceny nieraz. Tak, Mocny tak. przepał, no bo, no bo strzemy coś takiego. I, i co dalej? Nie? Zmienianie przysłony w trakcie, które jest zalecane w ramach ruchu y, mm -hmm. da, da pulera, no to nie jest to samo, bo głębiej ci odzyskuje. Nie? To, Trzymamy się <coughs> tych przesłon plastycznych, Jest teraz taki, taki system Cinefade, to się nazywa. To jest zautomatyzowany system filtra ND, który pozwala ci jakby też zamiast ruszać przesłoną, możesz ruszać się filtrami, a w ogóle to zostało zaprojektowane po to, żeby zmieniać głębię ostrości w trakcie ujęcia. Okej. Okay. Że to jest sparowane z silnikiem do, do przesłony, i zamyka ci szary filtr, otwierając przesłonę. I odwrotnie. W taki sposób, że w jasności obrazu nie ma żadnej zmiany. Ale głębia się zmienia. A głębia się zmienia. I możesz mieć sytuację, że masz wszystko ostre i nagle no. wiesz, bohater przeżywa jakąś silną emocję, psychologiczna sytuacja. Zagłębiamy się w niego i masz spłaszczenie głębi ostrości. Alternatywa dla vertigo, nie? Tak, bardzo ciekawe to jest. Bardzo ciekawe. No, i fajny efekt w sumie. Więc jakby się chciał no to można byłoby ten silnik. To, ale w jakiej kamerach to jest? To jest zakładane przed. To jest oddzielny w ogóle system. O, przed tak, znaczy, Tak, tak. tak, To okay. po prostu wkładasz to w Matbox, ten, ten filtr szary z silnikami, i jest to odpowiednio połączone z silnikiem do, do przesłony. Odnośnie filtrów, to właśnie odkryłam ostatnio, że standardowo filtry montujemy. Przednie. Do Madboxa, nie? Ale. Chyba, że masz kamery z wbudowanym filtrem, co jest rewelacyjne, jestem do tego, co są przyzwyczajone, ale, no, Alexa Classic nie ma, prawda, tych wbudowanych filtrów. Mini już ma. I co się okazało, że potrafi ci refleks y, odbić się od matrycy i wrócić na, y, na, filtr. Takie rzeczy się potrafią dziać. Że filtry, Przez and, Tak! Filtry ND montowane przy matrycy są znacznie lepsze pod względem parametrów optycznych, jakby mniej mają ingerencji mm -hmm. w obraz, niż te duże montowane na matboxa. Bo one potrafią po prostu dawać jakieś oh. dziwne odbicia jeszcze ze środka obiektywu. <grym> Wymyśliłbyś coś takiego? I nagle nie wiesz skąd masz wierzblika i wymyślasz, szukasz źródła. Rze że to, że rzeczywiście to to jest głosuje. tak, że że tam światło się odbija od, od soczewki obiektywu do filtra. Na przykład. W tej, w tej przestrzeni, ale do matrycy. Od matrycy jest to opisane. Od matrycy? No, Że no. jak masz pH, okay. to ci się może odbić, nie? Ciekawe. Znaczy, to są takie, są takie matboxy teraz robione, które pozwalają ci pochylić filtr. Mhm. Żeby zmienić kąt jednak tego szkła i, i to oczywiście pomaga troszeczkę w takich refleksach. No ale to, jest to problem generalnie. Im więcej filtrów włożysz przed obiektyw, tym więcej możesz uzyskać takich odbić i to... To może być problem. Więc rzeczywiście, jakby można było filtr wkładać za obiektyw. A mi się wydaje, że w którejś wersji Alexy był, była taka kieszonka. Tak, tak, no, że są, są, jest, jest, są wbudowane. W którejś, Aleksie, jak sobie wyciągasz? Przy, przy matrycy bezpośrednio są. To, jest to, to jest rzeczywiście. My mamy filtr, związane. to jest taki tam los lub lupach on jest zielony. On daje taką zieloną. W, przed matrycą? Przed matrycą. I to było fajne, bo on był brudny. No więc trzeba go wyczyścić. No nie będę go czyścił wewnątrz, tylko sobie go wykręcę, no bo ma dwa takie imbusiki. I okazało się, że to nie są po prostu dwa imbusiki, za, za tym są dwie mikroskopijne kuleczki i dwie mikroskopijne sprężynki. I one zrobiły pidong. A to się okazało, że na jakichś piezoelektrykach tam jest elektronika i tak dalej. Stary, to jest montowane kurczę w jakichś warunkach fabrycznych i tak dalej, tego się nie rusza za bardzo. I myśmy musieli na godzinę, znaczy w nocy przed planem zdjęciowym, montować to z powrotem. Ale jak, jak to zamontowaliście? Z Kurce, no, z lekką pomocą losu na bazie ogromnych śrubokrętów z magnetycznych. Byłem w stanie złapać tę kuleczkę maluteńką. Znaczy, najpierw sprężynkę, tak? Osadzasz ją i przyciągałem obiektyw, znaczy, przepraszam, przyciągałem ten śrubokręt w górę. Także on tracił to pole magnetyczne i zostawiał tę sprężynkę w tym dziurce, nie? A potem tą kuleczkę z powrotem i potem palcem już trzeba było złapać i okazało się, że kąty pod uchwyty masz uchwyty masz kwadratowe, takie mhm. znaczy takie ostre kąty, ale sam ten film ma taki kształt, więc dociskanie go powoduje ciągłe przesuwanie go. Mhm. Ja nie wiem po co to jest tak złożone, ale to jest chyba po to, żeby już żebyś, musiał wysłać na nie serwis, rozbierał, żebyś, żebyś nie, tego nie rozbierał. Nie rozbierał. Ale złożyliśmy hmm. to z powrotem, skil jest, generalnie, rozumiesz, parę włosów siwych na głowie z powrotem jest i już tego nie ruszamy i czyścimy już ładnie w środku. Hmm. Tak, że jak widzisz jakieś, zastanów się, czy na pewno coś to rozbierać, nie? A w ogóle inna śmieszna sytuacja. Mówisz, że Aleksa ma bardzo taki obraz organiczny, nie? No to nam się wylał Poczne e, LCD, znaczy ten z parametrami, nie? Mm -hmm. Plama się zrobiła i wylane Kryształy ciepłe, bardzo ciepłe kryształy. Tak? I to jest wylane, sprawdzam w internecie, oczywiście tego się nie da naprawić, trzeba wymienić. Ari wyceniło naprawę na tam 2800 euro. No to szkoda, nie? No i ostrożnie, jakby wracamy pomału do tematu, a z czasem, jakby z dnia na dzień, ta plama zaczyna rozumiesz, się goić, goić i nagle znikła. Rozumiesz? To jest normalnie kamera o parametrach biologicznych, najwyraźniej, bo zagięła zagi sobie wylany ekran. Czasem jest magia, nie? Czasem, że coś tam Nawet jest. Ale czasem tak się zdarza, jak dbasz sprzęt, następny dzień tam coś jakoś się naprawi. Się naprawi nie? To, to jest tak ciekawe bardzo. No, dlatego, dlatego warto... Hmm. Myślę, że te profesjonalne kamery, one też mają taką te dużą odporność na, na Czym, ciężkie warunki. Na materiały, które są zrobione są no. lepsze, więc e, trudniej jest je zepsuć. I, I nie zużywają się tak szybko. Jakbyś miał dowolne pieniądze, to byś sobie kupił jaką kamerę. Ale jak za Mini. Jednak. Reda, Helium, nie? Czemu? Jakoś nie, nie jestem redowym za bardzo. Nie, nie, jakoś Red dla mnie, znaczy nie, nie pracowałem tu najnowszym, ale też filozofia zmiany ciągły zmiany matrycy na, na lepsze, nowsze, większe rozdzielczości. E, Alexa, Ari zrobili jedną matrycę i cały czas korzystają z tej samej jednej matrycy. Jak to jest możliwe w ogóle? To znaczy, ta matryca jest po prostu genialnie zrobiona, mhm. Więc, a oprócz tego Alexa Mini ma świetne rozmiary, to jest mała kamera, którą można oczywiście rozbudować do większych rozmiarów, ale możemy ją doprowadzić do takiego stanu bardzo prostej kamerki, którą może zamontować na hełm nawet. No tak, no. to była w zasadzie odpowiedź na problematykę Ari, że te kamery są dosyć ciężkie i duże tak, i ciężko tak. tam gimbale, a jednak to prowadzenie kamery ma duże znaczenie. Wszystko możemy robić statywowo, nie? I czy na Alexa Mini, jest. Bardzo bardzo lubię tą kamerę. A szkła twoje ulubione? Nie mam takich. Nie masz. Ale nie wiem, wiem jedno. Nie lubisz CP2, co? N nienawidzę CP2. <laughs> Oj, jak ja nienawidzę cp 2 A wiesz, że złośliwi mówią, że ci, co nie lubią cp 2 to dlatego, że ostrzą źle, nie? Że jakby A, że... one nie wybacza błędów, to jest tak ja ostra. Dobrze, wolę te samiangi No, bo one są mniej dokładne w, w obrazie, nie są takie precyzyjnie, e, cyfrowe, dokładne. Bo cp 2 dla mnie są e, mało organiczne. Nie wiem jak to, One są bardzo syntetyczne. To jest taki obrazek reklamowy, telewizyjny, takie wszystko. W bardzo, punkt, cyfrowe, bardzo cyfrowe obiektywy. Tam wszystko jest ostre, co ma być ostre. Jak kończy się ostrość, to nagle się urywa ta ostrość i jest nieostre. Nie ma tego miękkiego przejścia, nie ma halacji, nie ma odbić światła. One są troszeczkę obiektywami bez duszy. No okay, są so no takie ale... obiektywy techniczne. Techniczne, to jest techniczne. bardzo ważne. Syntetyczny taki obraz, taki Bardzo techniczny. i no, nie, no nie. Ale na anamorfach na, na dużo pracowałeś? Nie, nie niestety nie, nie miałem okazji. Nie ich za, za dużo w ogóle w Polsce. No. Nie Nawet miałem oddech. okazji za dużo popracować. Trochę ostrzyłem na, na, na e, Lomo. Mm -hmm. e, na Lomo anamorficznych, które rzeczywiście no to już jest taki vintage, pełną gębą. E, ale anamorficznych obiektywów e, wysokiej półki, takich filmowych rzeczywiście, e, typu Hawk czy, czy Cook. No, nie miałem okazji niestety pracować na tym. To też wynika z tego, że o, oprócz to. ceny i workflow i tego wszystkiego, e, anamorficzne obiektywy wymagają o wiele więcej światła. Są ciemniejsze, nie? Tak. E, no i też musimy przymykać przysłony, żeby jednak ta głębia ostrości była akceptowalna e, i żeby mieć cokolwiek ostrego w, tym, w tych obiektywach. Jasne. Nie możemy sobie otworzyć ich tak. E, możemy próbować, ale naprawdę ta głębia ostrości jest bardzo płytka przez tą anamorfozę. Eee, a, jak, a jak Ci opowiadałem, ja raczej muszę zwiększać czułość kamery i być przygotowanym na to, że zamiast HMI dostanę dedo. Tak. Eee, raczej takie mam doświadczenia, więc eee, nawet ostatnio myślałem o jednym projekcie, czy nie robić tego na anamorfozach, ale no. na anamorficznych obiektywach. Ale cały czas się boję, że może nie być światła. Po prostu takiego. A mamy sceny nocy na przykład. No tak. Nie, no tu są no, bardziej to uniwersalne. Jest... A jakie byś sobie światła kupił? Jak masz dowolny budżet teraz, możesz sobie kupić set świateł, co by to było? ARRI, panele. No, 40-50 tysięcy, nie? Za, za ten duży. Znaczy, to są wielkie, ciężkie lampy, to w ogóle jest inna sprawa. Bo takie, jakby chcieć patrzeć na, na e, praktyczność, świetne są te maty rozwijane, ledowe. No. Gdzie jesteś w stanie powiesić sobie pod sufitem na rzep i masz metr na metr w powierzchni świecącej. Genialne. No. No. Super sprawa. A, czekaj, no to a, Ty wolisz pracować statywowo, steadykamowo, może jakieś preferencje, rigi i takie rzeczy? Jak ze stabilizacją kamery? To już zależy od historii, którą opowiadam. To zależy, zależy od filmu. No, nie mam preferencji. Jakbyś teraz miał się cofnąć w tym czasie, pójdziesz znowu do szkoły? Wiedząc to, co wiesz teraz? Znaczy no inaczej, wiesz co pytam, czy poszedłbyś jeszcze raz do szkoły? Tak, poszedłbym. No właśnie. Po prostu mm. tam się kręci filmy, jest dużo, jest bezkarność, mm. możesz robić, eksperymentować, eee, nie, nie robisz filmów dla klientów, mm. nie, nie oczekuje ciebie, że zrobisz film tak, jak on tego chce, tylko możesz zrobić wszystko, co sobie wymyślisz. Oczywiście dostaniesz lepszą lub gorszą ocenę za to, ale możesz eksperymentować i próbować nowych rzeczy. W sumie po to są warsztaty, że można podobną sytuację doprowadzić. Nie? Tylko, że to jest krótkie zdarzenie, a szkoła jakby cały czas się trzyma w tym rytmie i wymaga tego robienia. Nie? No tak, znaczy, wchodząc w zawód, no jednak chcemy z tego żyć, więc chcemy zarabiać pieniądze. Yy, więc szukamy klientów, a oni troszeczkę jednak narzucają nam sposób pracy i efekt. No właśnie, to podsumowując już, rozmawiamy sobie już jakiś czas i cały czas wspominam warsztaty, które prowadziłeś u nas e, dla operatorów i tam temat jak gdyby kamera była postawiona na statywie, cały czas była praca ze światłem, a co jeżeli, a co tak, prawda, żeby rozumieć jak umotywować, jakie praktyczne ze światłem, fantastyczny patent na pojedyncze świetlówki, nie, Pod świetl uh -huh. z skinoflo, nie. Super, nie? Na światło praktyczne, na, na te lampiony chińskie. To jest absolutnie fantastyczne pomysł żeby wprowadzić trochę życia do, do, do filmu. I chyba to jest ta wartość operatora, że no właśnie, trzeba znać kamerę, nie? A, a wtedy już można się bawić światłem. Hmm, tak. Oprócz tego, że już głos straciłem, e, prawie. E, tak, no musimy kombinować, oczywiście warto jest wychodzić poza ten zakres normalnych lamp, które dostaniemy w rentalu, bo tak naprawdę wszystkim możemy świecić. Możemy pójść do Castoramy, możemy pójść do IKEA i kupić różnego rodzaju małe ledziki, które potem wyciągniemy z kieszeni i będziemy w stanie podświetlić scenografię czy wymyślić efekt. E, tak jak Ty wymyśliłeś z tymi Edisonowskimi... Tak, e, lampki Edisona, nie? To są LEDowe, nie? Genialny, genialny pomysł, naprawdę. Byłem zachwycony tym pomysłem Twoim, super. Opowiadamy tą historię światłem, barwą, kontrastem, różnicą kolorów. Tak, tak także kamera nie ma znaczenia. Ma. No nie ma? Ma. Ale co, co by było tak w zasadzie... No okej, okay, umówmy się, są kamery, które <laughs> odpadają na, na, na przedbieg. No kamery. <laughs> No to co byśmy nie narobili, one po prostu zniszczą to, ten obraz, nie? Ja myślę, że parametr matrycy, może plastyki obrazu to jest taki element jak muzyka. Ona, ona dopowiada jeszcze do tej historii. No bo okej, okay, najważniejsze jest storytelling, ta historia, żeby, żeby tam się no, działo, tak? tak, tak, tak. tak? I my do, uzupełniamy to elementy, które jeszcze to wzmacniają. Tu będzie dźwięk, tu będzie muzyka, a tu będzie plastyka obrazu, sposób opowiedzenia tej historii. No Warto, żeby kamera nas nie ograniczała. To jest też, jakimś e, myślę, ważny element, bo, bo możemy wziąć większą kamerę, lepszą kamerę, niby lepszą kamerę, ale okazuje się, że ona nas bardzo ogranicza, bo nie jesteśmy w stanie nakręcić dokumentalnego filmu e, Redem e, ze stałymi obiektywami. E, więc. Dobrze jest, dobrze jest też myśleć w tą stronę. Czasami lepiej jest wziąć sprzęt może z niższej półki, ale to nie znaczy, że obraz będzie gorszy. Obraz może być o wiele lepszy, bo będziemy mogli tą kamerą wykonać o wiele więcej ciekawszych ujęć. I co z tego, że postawimy REDA na statywie REDA Helium i już zrobimy obrazek w 8K, jak zrobimy tylko jedno ujęcie, bo już nie zdążymy zrobić więcej, bo nie będzie czasu na planie przestawiać tej ciężkiej kamery. Może no, lepiej... To taki ciężki. No, nie ale, jest. To, ja ale wiem o co chodzi. Wiesz nie? o co chodzi. E, kiedy może się okazać, że wzięlibyśmy właśnie nie wiem, C300 Mark 2 do ręki i zrobili świetne ujęcia z ręki, z życiem, organiczne, i to o wiele bardziej trafiłoby do widzów i to lepiej by się oglądało. No właśnie. I to, to jest chyba świetne podsumowanie, że no, modtem zawsze jest, że najważniejszym parametrem Kamery jest operator. I dlatego ci operatorzy są różni i też warto ich dobierać pod projekt, nie pod daną kamerę wręcz. Nie? Ty miałeś tak, że jakieś kamery nie znasz, no to ściągasz menu te kamery. No trzeba się tego nauczyć. Trzeba się tego nauczyć. No? Ale też pamiętajmy, że dobieramy narzędzia do danej historii, więc tak jak mówimy, operator jest najważniejszy. Jest najważniejszym parametrem kamery, a też kamerę możemy zmieniać. Operator, jeśli jest dobry, to poradzi sobie z każdym sprzętem i dobierze sprzęt i zastosuje go odpowiednio do danej historii czy do danej sytuacji oświetleniowej. Nie mam nic do dodania w związku z tym. Bardzo Ci dziękuję. To było bardzo uf, mądre parę dziesiąt minut. E, no i co? Widzimy się na warsztatach niebawem, bo Zapraszam. kolejna edycja jest operatorska. Kochani, zapraszamy Was serdecznie, bo Michał będzie prowadził warsztaty operatorskie. Mimo, że wam się wydaje, że dużo powiedział, to można powiedzieć znacznie więcej. Jakby to, to znaliśmy, tylko i wiem, co on potrafi. I ta kwestia, trzeba, trzeba się nauczyć tej wrażliwości i możliwości dostrzeżenia tych subtelnych różnic. To chyba o to chodzi. Wrażliwość na to, co się dzieje, to jest to, czego nabywamy w ramach doświadczenia. Oraz możliwość odwzorowania rzeczy, które już przepracowaliśmy i jakby mm. wiemy, co to jest okno, już wiemy, jak się je osiąga. I to są takie typy fajne, które ja chętnie stosuję często. Właśnie, jak nie ma czasu, to idziemy pewnymi, no może to nie to schematami, ty... ale sprawdzonymi sposobami. To, co jakby już znamy, tak? Tak, to o to chodzi. Czasem jest czas na eksperymentowanie, a czasem trzeba dobrą, starą szkołę trójpunktówki zrobić i to się też sprawdza. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście Michał będzie odpowiadał. No, i żegnamy się z wami serdecznie. Dzięki, Michał. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się, papa. Pa.